Śląskiego Parku Przemysłowego. Infrastrukturę tramwajową, działania rewitalizacyjne, transport niskoemisyjny, modernizację Centrum Kultury Teatr, budynków użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego. Wręczyłem również 16 osobom powołania do składu Grudziąckiej Rady Gospodarczej. Spotkanie zorganizowano po tym, jak wygasła kadencja poprzedniej Rady. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie dokumentów strategicznych pod kątem ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy Grudziądza, opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących regulacji podatków lokalnych i opłat komunalnych oraz koordynacja działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Otrzymaliśmy promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Demontaż, Transport i Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasta Grudziądz. Na podstawie wniosków od właścicieli nieruchomości Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska przygotował wniosek zbiorowy i na ten cel pozyskaliśmy około 59 tysięcy złotych. Jak co kwartał spotkałem się z przedstawicielami Komendy Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej oraz Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, by podyskutować o działaniach służb mundurowych związanych z poprawą bezpieczeństwa w naszym mieście w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Z innych spraw to informuję Państwa Radnych, że ukończono kolejny kurs samoobrony pod nazwą Bezpieczna Kobieta. Kurs ukończyło 74 panie. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach programu profilaktycznego Bez strachu, agresji, bezpiecznie, przygotowanego przez Straż Miejską. Pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku. W sumie do tego szkolenia ukończyło te kursy 354 kobiet. Po raz ósmy zorganizowaliśmy ogólnomiejskie targi edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie gimnazjów na hali Klubu Sportowego Olimpia mogli zapoznać się z kompleksową ofertą nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Z kolei w Zespole Szkół Ekonomicznych po raz 11 odbyły się targi edukacyjne wyższych uczelni. Oferta była skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Prezentowało się łącznie 29 uczelni wyższych oraz 14 szkół policealnych. Stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Logistyki imieniem Kazimierza Odnowiciela objął pułkownik Krzysztof Tokarczyk. Nowy komendant zastąpił pułkownika Dariusza Żuchowskiego, dotychczasowego dowódcę garnizonu Grudziądz, który z kolei został powołany na dowódcę 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej. Gościem honorowym uroczystości zorganizowanych w Grudziądzu z okazji 90-lecia Oficerskiej Szkoły Lotnictwa był generał kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Wziął on również udział w obchodach 55-lecia działalności Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. W ramach tych obchodów w naszym mieście odbył się m.in. jeden z etapów sztafety lotniczych pokoleń. W biegu wzięło udział ponad 200 zawodników, natomiast z okazji 55-lecia WZU zorganizowano Dzień Otwarty Zakładu. W 75. rocznicę zbrodni katyńskiej oddaliśmy hołd polskim oficerom pomordowanym przez NKWD. Uroczystości odbyły się pod pomnikiem ofiar zbrodni katyńskiej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. żołnierze z garnizonu Grudziądz, reprezentanci służb mundurowych, kombatanci, harcerze i młodzież. Na zakończenie mojego wystąpienia mam dla Państwa zaproszenia. Zachęcam do wzięcia udziału w uroczystości z okazji Święta Flagi Rzeczpospolitej oraz 244. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, które odbędą się 2 i 3 maja. Z kolei na 12 maja zaplanowaliśmy uroczystość upamiętniającą 80. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Dziękuję za uwagę. Informację usłyszeliśmy dzisiaj o powołaniu tak bardzo ważnego ciała doradczego jak Rada Gospodarcza. Rada Gospodarcza została powołana i skład został podany w publicznej wiadomości. Na pytanie Pana Prezydenta, bo radzenie dzisiaj jest istotną rzeczą, szczególnie w
mieście Grudziądzu. Dobre rady są bardzo ważne. Panie Prezydencie, dlaczego w skład tej rady nie weszli przedstawiciele różnych? Bo nie mam takiej informacji, że znajdują się w tej Radzie Gospodarczej. Uważam, że przedstawiciele akurat tego sektora no, są niezbędni. Powinni tam być, powinni doradzać prezydentowi miasta Grudziądza. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Pan Radny Krzysztof Kosiński może uważać sobie różne rzeczy, to jest jego osobista sprawa, a ja uważam inaczej, że Rada jest reprezentatywna, zaproszenie swego czasu w tamtej kadencji poszło do Grudziądzkiej Izby Gospodarczej, nie wytypowano przedstawiciela, natomiast w tej kadencji Rada jest reprezentatywna, są przedstawiciele wszystkich środowisk, które w Grudziądzu działają, jeżeli chodzi o gospodarkę. Rozumiem, panie przewodniczący, szanowni radni, bo nie ma wszystkich przedstawicieli, wszystkich środowisk. Jednak, panie prezydencie, kwestionuję tu pana wypowiedź w tym zakresie i niestety brakuje ewidentnie tych organów z wielką tradycją związanych z miastem, z wielką tradycją rzemieślniczą, szkolących dzisiaj uczniów, myślących o tym mieście w sposób pozytywny, ale też perspektywiczny. I uważam, że niestety ta rada nie jest reprezentatywna, panie prezydencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I przechodzimy, szanowni państwo, do pierwszego sprawozdania z działalności za 2014 rok Powiatowego Urzędu Pracy. Czy jakieś pytania, uwagi tego punktu państwo macie? Brak. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiśniewski, coś, jakieś uwagi? Nie. Dziękuję bardzo. Następnie kolejne sprawozdanie Państwowej Straży Pożarnej za 2014 rok. Czy ktoś z Państwa? Jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Także Rada Miejska przyjęła sprawozdanie Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Dziękuję za 2014 rok. Kolejne sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji. Pan Wiceprzewodniczący Marek Czerwiec. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Komendancie. Chciałem bardzo podziękować za to sprawozdanie, jest bardzo fajne, jest system porównania czteroletni, ale mnie zaniepokoiła tabelka mówiąca o ilości kradzionych samochodów, gdzie oczywiście jestem pozytywnie nastawiony, bo bardzo zmalało, natomiast wykrywalność tychże skradzionych pojazdów, odzyskanie ich przez policję. To bym prosił tutaj o odpowiedź o wnioski. Ponieważ to wykrywano już zawsze w naszym mieście, znaczy od dłuższego czasu, w naszym mieście nie dawało to bezpieczeństwa posiadaczom pojazdów, bo wykrywalność jakby odbiegała nawet od średniej wojewódzkiej, ale bardzo dużo od średniej krajowej. I nowy komendant, jak obejmował, mówił, że główną swoją pracę rozpocznie od tego, żeby ten wskaźnik poprawić. A ten wskaźnik niestety poszedł w dół jeszcze. Także bardzo bym prosił o wnioski, ponieważ wy na pewno musicie w swoich sprawozdaniach takie wnioski przedstawiać swoim przełożonym, prawda? I na pewno jest pan komendant do tego tematu przygotowany. Ale mam jeszcze drugie pytanie, myślę, że trudniejsze. Ponieważ w naszym mieście również jest takie niepokojące zjawisko, że tak jak w całej Polsce działają dopalacze i ci sprzedawcy, którzy sprzedają to straszne paskudztwo ludziom w Polsce, to się również odbywa w Grudziądzu. I pod względem profilaktyki wszystkie jakby służby działają poprawnie i bardzo dobrze, począwszy od Straży Miejskiej, Policji, wszystkich pedagogicznych służb społecznych. Natomiast trudno mi jest jakby przejść do porządku dziennego, kiedy słyszę od przedstawiciela oddziału ratunkowego naszego szpitala, od ordynatora, od pana doktora Witkowskiego, że w Grudziądzu ten problem narasta. Czyli są nawet zgony i bardzo ciężkie zatrucie organizmu u wielu Grudziądzan. Mówię tutaj o populacji uczniów i o ludziach dorosłych. I prośba moja jest taka, żeby pan komendant, proszę go o to, żeby powiedział, w jaki sposób można to. Znaczy, mimo tego, że ogólnopolsko nie mógł sobie z tym zjawiskiem poradzić nasz premier pod względem prawnym. Wiem, że to jest tam, zakusy są takie, no, ci ludzie są bardzo jakby mocno obstawieni prawem, mają na
swoich listach płac ludzi, którzy wyszukują kruczki prawne, którzy działają na tym polu strasznie wysokim pod względem prawa, ale co robi społeczność lokalna? Co robi lokalna policja, żeby w Grudziądzu tego zjawiska było troszeczkę mniej? I to pytanie będę miał również do innych służb, ale chciałem pana komendanta zapytać, co może policja grudziądzka spowodować, żeby, no nazwijmy to krótko, tego świństwa było mniej w naszym mieście. Odnoszę się do pierwszego pytania, dotyczy placu przecież samochodów, chcę stwierdzić, że tak, no. Ten problem jest ogólnokrajowy. My staramy się też widzieć ten problem, żeby wyeliminować, zminimalizować to minimum. Jak Państwo się zauważyli, w ostatnim roku zrobiliśmy krok w kierunku obniżenia ilości spiedzonych pojazdów. No między innymi tutaj nastąpił spadek wykrywalności. Ten spadek wykrywalności nie wiąże się tylko z tym, że tam jest było tych pojazdów mniej, ale problem wykrywczy odnośnie grup przestępczych dotyczących kradzieży pojazdów jest długotrwały, sprawy się ciągną. Są to sprawy kilkumiesięczne i chcę Państwu na przykład zaznaczyć, że na chwilę obecną za pierwszy kwartał mamy wykrywalność 50%, czyli było 8 skradzionych pojazdów, 4 są wykryci sprawcy. I dlatego mówię, no, nie jest to jednoznaczne, że na przykład są lata, które są lepsze wykrywalność, są lata, które jest gorsze wykrywalność, w zależności to jest od grup przestępczych, które działają. Jest to problem, mówię, nie tylko nasz regionalny, gdzie to są grupy typowo tutaj z naszego terenu, ale jest to problem, gdzie to jest ogólnokrajowy, gdzie grupy przyjeżdżają na nasz teren i z Gdańska, z Bydgoszczy, z terenu świeckiego, z Iławy, raczej z terenu województwa mazurskiego. Także, mówię, staramy się współpracować poprzez Komendę Wojewódzką i bezpośrednio z jednostkami, których te grupy się wywodzą, którzy są figuranci, którzy działają na naszym terenie. Prowadzimy zarówno pracę tutaj, jak Państwo widzicie, prewencyjną, zapobiegawczą, żeby tych kradzieży było mniej, jak również pracę wykrywczą. Głównie tu jest praca operacyjna, ponieważ te sprawy są bardzo trudne. Nie ma śladów na miejscu zdarzenia. Jeżeli nie monitoring w danym miejscu, nie ma monitoringu, nie ma też możliwości ustalenia sprawcy, nie ma świadków. Działamy tylko, można powiedzieć, operacyjnie. Natomiast sprawcy, posługując się komórkami, są to komórki jednorazowe, na jedną akcję nie ma tych komórek, nie możemy ustalić, mówię, jedynie bardzo uciążliwa, długotrwała praca operacyjna dotycząca grup. Staramy się, mówię, zminimalizować ten problem i sądzę, że na przykład, no już odczuliśmy troszkę, że jeżeli jest spadek, no od 2013 roku mieliśmy odnośnie kradzieży pojazdów 59, w 2014 22, no to jest 50% ponad spadek. Wygrywamy, że no niestety w tym roku chyba będzie troszkę wyższa niż w tamtym roku, a także staramy się też pod tym kątem. No i myślę, że tutaj nadal będziemy pracowali. No tutaj widzimy, że są dobre inicjatywy odnośnie zwiększenia monitoringu i oby ten monitoring był coraz sprawniejszy technicznie, ponieważ bo jeżeli kamery są obrotowe, mieliśmy już takie zdarzenia, że samochód stoi za 1,5 minuty, nie ma pojazdu i nie ma żadnego nagrania, chociaż jest kamera ustawiona. Dlatego mówię, wysoka jakość kamer, wysoka jak największy teren, który jest objęty monitoringiem, no i pomoc społeczeństwa. No niestety obywatele muszą reagować, są też takie przypadki, gdzie jest dobra reakcja obywateli, widzi coś, osoby kręcące się, natychmiastowe informacje do dyżurnego, jest wysłany patrol i dane rejonki są ewentualnie sprawcy. No sprawcy na gorąco, zatrzymanych do samochodu jest bardzo mało i mówię, są to sporadyczne sprawy. Kwestia drugiego tematu, to jak pan zaznaczył, jest to naprawdę duży problem całego kraju, obwarowany prawnie. My też musimy działać w granicach prawa, nie możemy tego prawa naginać. Współpracujemy tutaj ze służbami sanitarnymi, głównie sanepidem. Staramy się cały czas inwigilować punkty, gdzie są te sprzedawane dopalacze, są to, mówię, czy to punkty stałe, czy przez internet. Staramy się zabezpieczać, gdzie mamy podejrzenie, że w skład danego dopalacza wchodzi środek narkotyczny, który jest zabroniony ustawą. Są to później badania, czy ten środek narkotyczny faktycznie się znajduje, czy jest tylko podejrzenie. I są to kosztowne badania, robione w szczególności przez służby, mówię, sanitarne. My współpracujemy z służbami, gdzie razem zabezpieczamy te środki. Monitorujemy na przykład, czy pojawia się jakiś nowy środek gdzieś na rynku. No niestety, nie jesteśmy w stanie zapobiegać używaniu tych środków. Ten środek, no to jest, każdy środek to jest nieprzeznaczony do spożycia. I w przypadku sprawy karne są tylko w przypadku, gdy jest narażenie, gdy jest świadome narażenie kogoś na
utratę zdrowia, życia. W tym wypadku no, dana osoba używająca takich środków bierze odpowiedzialność, można powiedzieć, na siebie. Ona wie, co w tym składzie się znajduje, że to jest środek nie do używania, spożywania. No i przeważnie takie sprawy nam się kończą umorzeniami odnośnie przeciwko osobom, które należały i wprowadzają taki środek do użycia. Tak jak pan zaznaczył, osoby, które wprowadzają środki do narkotyczne, czy dopadacze do na rynek, mają swoich prawników, wiedzą, jak się bronić przed sądami, prokuratorami. I cały czas, jeżeli jeden środek jest wyeliminowany z uwagi na związki narkotyczne, które są zabronione ustawą, wprowadzany jest następny. I jest to takie zamknięte koło, mówię, jeżeli ustawodawca nie zmieni się prawo i nie będzie zakazany całkowicie tych środków, no to będziemy walczyć przy pomocy innych służb i innych. Tak samo mówię, jak pan już zaznaczył, SOREM też mamy stały kontakt, monitorujemy osoby, które używają te środki, które mogą używać również inne środki narkotyczne. No niestety jesteśmy związani prawie, musimy zgadzać zgodnie z literą prawa przestrzegać przepisów. Jeżeli mogę, dziękuję. Mieszkaniec Grudziądza po zgłoszeniu się do szpitala, po zażyciu tych środków, będzie to udowodnione, że on zejdzie z tego świata. Czy jakie wtedy procedury obowiązują? Bo wtedy mamy jakby ewidentnie do czynienia ze zgonem spowodowanym zażyciem tego środka, który ktoś tam w rządu sprzedaje. Oczywiście jest prowadzone postępowanie czynności zlecone przez prokuratora w kierunku narażenia na utratę życia. Jednakże, jak już wskazałem, jest to bardzo trudne do udowodnienia, ponieważ musimy wskazać osobę konkretną, która ten środek podała z zamiarem no, narażenia danej osoby na utratę życia. A jeżeli ten środek jest opisany, że jest to środek na przykład do zapachowy, ośrodek jakiś no, ozdobny, żaden prokurator nie pójdzie z aktem oskarżenia do sądu, żeby wskazać daną osobę, bo ta osoba no, nie, ona nie miała zamiaru. Ona tłumaczy, że wprowadzała środek, który ma być służyć na przykład jako zapachowy, a nie jako środek do spożycia. Czyli odpowiedzialność bierze osoba, która no, przykro nam powiedzieć, ale zeszła z tego świata. Taką uwagę i od razu mam pytanie. Przecież ta osoba, która nagle znajdzie się w szpitalu i powiedzmy, jak tutaj padło słowo, zejdzie z tego świata, to jest osoba, która jest już tak zaburzona, że ona nie ma możliwości oceny, samooceny. W związku z tym, tak jak pan komendant powiedział, musi być to uporządkowane ustawą. I myślę, że tutaj, jak wszyscy siedzimy, mam na myśli radnych, powinniśmy bardzo głośno na ten temat mówić, żeby w końcu prawo się zmieniło w tym zakresie. I myślę, że taki wniosek powinien z naszej strony paść. Dziękuję. Kolejne sprawozdanie z działalności za 2014 rok, to jest Straży Miejskiej. Czy jakieś pytania? Przyjęło sprawozdanie, Szanowni Państwo? Nie widzę. Stwierdzam także, że zostało przyjęte sprawozdanie Straży Miejskiej. Kolejne sprawozdanie za 2014 rok, to jest Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tego sprawozdania? Także nie widzę. Także sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostało przyjęte przez Radę Miejską. Sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2014 rok. Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący Marek Czepek i pan radny Kosiński. Ja z tym samym tematem chciałem do pani dyrektor z sanepidu zwrócić się z pytaniem, czy może pani powiedzieć, co sanepid może jeszcze zrobić, bo wiem, że dużo robicie. Zwalczanie tej podaży rynkowej towarów niebezpiecznych dla mieszkańców naszego miasta, bo wiem, że w innych miastach no, były tam takie spektakularne działania, które w znaczący sposób spowodowały wyniesienie się tych no, nękanych, w cudzysłowie, właścicieli tych punktów, które sprzedawały dopalacze mieszkańcom. Bardzo proszę pani. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Kosiński. Wskazanego wzrostu zachorowalności i zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C. Mamy taki jakiś wzrost, może pani dyrektor wyjaśnia, czy to jest związane z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej, czy to są jakieś sprawy, które mają dłuższą historię. Dziękuję bardzo. Chodzi o dopalacze, a raczej poprawnie mówiąc środki zastępcze, to tak jak było tu powiedziane, niestety mamy takie prawo, jakie mamy. Przy występowaniu tego produktu na rynku
Stosowane są przepisy prawa administracyjnego, a nie kodeks karny. I stąd bierze się cały problem, dlatego ja panią radną poproszę, żeby naciskać, żeby Rada Miejska spróbowała wystąpić z taką inicjatywą. Dostawaliśmy do poprawki ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgłaszaliśmy nasze uwagi. Przepisy miały już wyjść jesienią, już nawet w Gazecie Prawnej były informacje, jakie produkty wejdą nowe do ustawy. Wszystko leży, nie wiadomo w którym miejscu to utknęło. Myślę, że takie inicjatywy byłyby potrzebne, żeby ten temat ruszyć, bo nawet nie wprowadzenie pojedynczych produktów do tego załącznika, do ustawy załatwi sprawę, ale objęcie tego procederu, przyjęcie, że to jest przestępstwo i traktowanie tego tak jak postępowania z narkotykami. Tu jest odpowiedzialność tych wprowadzających do obrotu te produkty i produkujących. Jakby tej odpowiedzialności oni w ogóle nie ponoszą. Oni likwidują tą firmę za chwilę, wycofują z obrotu ten produkt. Te same osoby zakładają nową firmę, wprowadzają nowy produkt. On jest czasem ten sam skład, tylko jest zmieniona nazwa. A jak jest zmieniona nazwa, to nasza decyzja już nie dotyczy tego produktu. Czyli oni dostosowali się do decyzji, oni tą decyzję wykonali, bo zaprzestali działalności i nie wprowadzają tego produktu. Koniec, kropka. Bawią się w kotka i myszkę. Natomiast wydanie przepisów karnych, które by pozwoliły na ukaranie, zdrowie ukaranie tych osób, dałoby, tak myślę, dałoby pożądany skutek. My nakładamy kary, bo prawo pozwala nałożyć karę na tą osobę. Wszyscy, jak tu jesteśmy, pewnie wiedzą, od 20 tysięcy do miliona złotych taka wysokość kary może być nałożona, ale bardzo często te kary nie podlegają egzekucji, bo spółki wprowadzające mają kapitał założycielski 5 tysięcy i tyle można z nich ściągnąć. Reszta jest nie do egzekucji. Mamy takie postępowania, bo zajmujemy się tym od 2012 roku. I tak jak tu pan komendant powiedział, to pochłania duże pieniądze. My na to nie dostajemy środków. My z naszego funduszu rzeczowego opłacamy te badania, bo oni powinni nam oddać te pieniądze, ale oni nam ich nie oddają. Nie ma ich jak wyegzekwować. Dlatego nie nasze działania, ale głównie zmiana prawa. Bo my, owszem, to co robimy, to im trochę utrudnimy, bo jak my pójdziemy dziś na kontrolę i zabierzemy im 500 opakowań, 500 saszetek, to bardzo możliwe, że dziś po południu oni nie będą mieli co sprzedawać. Ale oni sprowadzą produkt, który dzisiaj wprowadzają w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, w Włocławku czy w innej części Polski, bo to jest głównie jedna firma spoza Grudziądza i oni wprowadzą nowa firma, produkt z nową nazwą i dalej proceder firmy. Także istotne jest bardzo, żeby zmienić prawo, bo to prawo pozwoli nam wszystkim pozbyć się tego procederu. My kontrolujemy, pobieramy, oddajemy produkty do badań, zgłaszamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury przy każdej sprawie. Sprawy są umarzane, bo przesłuchania tych osób do niczego nie doprowadzają. Te osoby nie pamiętają, nie chcą powiedzieć, gdzie kupiły, od kogo dostały, na imprezie u kogo zażyły i nie ma dojścia do tego sprawcy. Pani w sklepie, która zeznawała w prokuraturze, oświadczyła, że no jak, ja nie sprzedaję nic szkodliwego. Tam jest napisane, że nie wolno tego spożywać. I wszystko jest w świetle prawa. Dlatego to prawo musi być zmienione, żebyśmy zabezpieczyli dzieciom naszym, bo to głównie są młodzi ludzie, żebyśmy zabezpieczyli im spokojną i bezpieczną przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o ten wzrost zachorowań dla radnego Kosińskiego, wyjaśnienie odnośnie wzrostu zachorowań na UZW typu B i C, to nie jest żadna tendencja. Bardzo możliwe, że z
poprzedniego roku końcówka czy początek drugiego, że się skomasowało, to nie jest jakiś odbiegający od normy wzrost ani istotny. Po prostu może zbieg okoliczności spowodował. Natomiast dużo zgłoszeń, odnotowuje się wzrost w ostatnich latach, dużo zgłoszeń innych chorób, między innymi grypy. A to jest spowodowane po prostu tym, że jest lepsza zgłaszalność. Są naciski prowadzone, nadzór doprowadza do tego, że szpitale, przychodnie po prostu skrupulatniej zgłaszają nam te przypadki. I w zestawieniu, jeśli chodzi o zatrucia, jeszcze wracając do dopalaczy, bo tu widzę jakieś pomocnicze pytanie, zaraz dostanę, to jeśli chodzi o zatrucia, Grudziądz w tej chwili nie odbiega od takiej tej tendencji ogólnie w Polsce. Mamy świeże za pierwszy kwartał zestawienia i no tutaj oczywiście ta ilość zgłoszeń u nas jest znaczna. Ona była w ubiegłym roku zastraszająca. Na razie jest na poziomie takim jak w ościennych powiatach. Mi chodziło o to, tak jak Pani mówiła, nam powinno chodzić o to, żeby w Grudziądzu jakby było tego mniej. I właśnie chciałem Panią Dyrektor prosić, co możemy zrobić, żeby, no nie wiem, czy możecie zwiększyć ilość kontroli tam i się takie jakby nękanie, bo Pani mówią, że sanepid ich nęka. Natomiast Pani w imieniu prawa może to robić, prawda? Bo macie wejście jakby do wszystkich firm, które sprzedają towar, nie? I możecie do nich również wejść i jakby taka ilość kontroli. No, na przykład ja jestem tym złoczyńcą, mam tam zakłady w Łasinie, w Toruniu. Jeżeli w Grudziądzu byłby większy nacisk ze strony Pani firmy, ze strony kontrolerów od Was, no to oni wtedy będą szukać, aha, no w Toruniu jest łatwiej, czy tam w innym mieście, bo nie chcę zaartykułować, no to z Grudziądza się wynosimy. Nie wiem, czy dobrze wyraziłem to, o co mi chodzi. Mi chodzi o to, żeby w Grudziądzu móc coś zrobić, no, żeby nie być bezsilnym, bo wiemy, jakie prawo jest, ale jest jakieś prawo, które daje nam jakieś poczynania, które moglibyśmy robić. Takie pytanie. Pani Prezydent, Pan Przewodniczący Wyręczny, Pani Dyrektor, Panie Radny. Problem z nabyciem dopłaczy w obecnym prawie jest praktycznie żaden. To nie jest kwestia sklepów u Grudziądzu w Łosinie, czy gdzieś jakiegoś przedsiębiorcy. Mamy internet. Ja przed chwilą wrzuciłem wyszukiwarkę dopalacze sklep. Wyskakuje od razu kilkaset sklepów internetowych. Wszystkie adresy kontaktowe to jest Amsterdam, to jest Czeska Republika, bo głównie stamtąd dzieciaki kupują. Jedna taka używka to jest kwestia 15 zł. Ma Pan za dwa dni na swoim poście, na poczcie do odbioru tego typu. Więc nie jest problem, myślę, że służb grudziąckich, tak, sanepidem, natomiast to, co możemy robić. I to myślę, że to, co jest całkiem dobrze wykonywane przez sanepid grudziący, jak i też Komendę Miejską Policji, to jest przede wszystkim uświadamianie młodzieży tej gimnazjalnej edukacji i pokazywanie skutków. To jest to, na co powinniśmy my w obecnych przepisach prawa nałożyć duży nacisk. Ja mam syna gimnazjalistę i muszę powiedzieć, że Komenda Miejska Policji systematycznie w szkole, Pan Sylwek przyjeżdża Lewandowski z ekipą, po prostu uświadamia i pokazuje, co się dzieje z takimi ludźmi, ale też jakie są konsekwencje prawne dla osób, czy to zażywających, czy tym, co mogą robić po tym. Więc to jest u nas realizowane. Natomiast nabić, dopalać, bo też mam kontakt z osobami, ostatnio miałem uzależnionymi, którym starałem się też pomóc. To nabycie dopalacza jakiegoś środka, to jest naprawdę wkliknięcie przez telefon, przez smartfon, przez jakąkolwiek wyszukiwarkę w internecie i dopalacze ze dwa dni nas w domu. Nie jest żaden problem. Przez internet zakupiony towar do domu będzie dostarczony. Do domu. Jak nie chcą, żeby to podlegało jakiejś tam innej kontroli, ale to są i te firmy wysyłkowe, które kurier przyniesie do domu. Natomiast to, co Pan Radny powiedział, firma, która prowadzi normalnie działalność i my ją, można powiedzieć, nękamy, jedziemy, zwracamy uwagę, że jest coś niepoprawnie, wydajemy decyzję. Ta firma chce funkcjonować na tym rynku i chce mieć przyszłość, bo ona w świetle prawa to robi. I to jest inny rozdział. Ci ludzie, którzy sprzedają te dopalacze, to nie jest, to nie są firmy, to nie jest taka organizacja, która chce istnieć tutaj i mieć dobre imię. Im na tym nie zależy. Oni zmieniają te nazwy i częstość kontroli. Proszę sobie wyobrazić, że my jesienią doszliśmy do wniosku, że będziemy ich nękać. Chodziliśmy do nich co 3 dni.
i za każdym razem mieli towar. I za każdym razem oni wykonali naszą decyzję. A za każdym razem mieli nowy towar. Dla nich to nie jest naprawdę problem. Naprawdę, który jedzie z towarem do Torunia, to nie pojedzie dzisiaj do Torunia, bo Grudziądz zabrał towar, tylko przywiozą to tutaj. Tej pani przywożą nową umowę o pracę, bo ona jest zatrudniona przez kolejnego pracodawcę. Bo ta pani, która sprzedaje, ma papiery, wszystko w porządku. I to jest, ja nie chcę tego nazwać mafią, ale to jest organizacja innego typu niż uczciwa firma, funkcjonująca na jakimś, na naszym rynku. Także problem polega na przepisach, które, bo to nie jest problem tylko Grudziądza, to jest problem całej Polski. Na zachodzie trochę się z tym uporali, a to jest problem naszych tutaj przepisów. Bo przesyłka, tak jak pan prezydent mówi, może przyjść z zagranicy, ale jeśli będzie przepis, że ktoś posiadając dopalacz będzie ścigany prawem, to będzie tak jak z narkotykami. A w tej chwili jest tak, że karany, bo ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii mówi tylko, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest zabroniona produkcja i wprowadzanie do obrotu. Jeśli ktoś ma 2 kg pentedronu i on mówi, że on ma to dla własnych potrzeb, a policja nam odpowiada, że on nie był notowany, my musimy wierzyć jego zeznaniom. On nie może być ukarany za produkcję i wprowadzanie do obrotu, a nie mamy dowodów na to, że on próbował to wprowadzać do obrotu. I tu przepis nie pozwala na żadne inne ruchy. Oczywiście my nie oddajemy tego, my orzekamy o zniszczeniu, przynajmniej tyle możemy zrobić. Natomiast nie możemy podejmować kroków wynikających z kodeksu karnego. I tak jak było zatrucie, ja wczoraj w programie tu pani redaktor prosiłam, żeby rodzice dzieci, które trafiają do szpitala po zatruciu dopalaczami, żeby ci rodzice zgłaszali również do prokuratury, bo mają takie prawo. My jako inspekcja mamy obowiązek, a ci rodzice, ktoś zagroził ich życiu, zdrowiu ich dziecka. Oni mają prawo zgłosić to do prokuratury. I może za którymś razem uda się ustalić tego sprawcę. Ale w dalszym ciągu, no, nie jest to karanie za posiadanie czy sprzedaż środków zastępczych, tylko za spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia, czy narażenie na utratę życia i zdrowia. Dziękuję. Bo to już jest coś, to jest informacja do grudziąckich rodziców, żeby działać, żeby zgłaszać, żeby tą sprawę do prokuratury. To już jest coś, panie dyrektor. I myślę, że to już tą bezsilność i naszą złość może właśnie w ten sposób wyładować w pozytywnym celu, żeby ktoś inny, nie był, inne dziecko. Nie wolno popuszczać. Tak? Nie wolno popuszczać. Dziękuję, pani dyrektor. Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytania do tego podpunktu? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie z działalności za 2014 rok Państwowego Odpowiedniego Inspektora Stękanego zostało przyjęte przez Radę Miejską. I szanowni państwo, kolejne sprawozdanie to jest też za 2014 rok Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Czy ktoś z państwa jakieś ma uwagi? Nie widzę. Także zostało przyjęte przez Radę Miejską sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. I kolejne sprawozdanie za 2014 prezydenta miasta Grudziądza dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Czy jakieś uwagi, szanowni państwo? Ze sprawozdaniem, w zasadzie z końcową jego częścią, na drugiej części taką. W 2014 roku prezydent i dwa wiceprezydenci Grudziądza oraz sekretarz i skarbnik miasta Grudziądza dokonali łącznie 189 przyjęć, wtorkowe przyjęcia obywateli przy 200 takich przyjęciach w 2013 roku. I dalej czytamy. Również i w 2014 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, dominującą problematykę wtorkowych przyjęć interesantów były nadal sprawy przeważnie uzasadnionych potrzeb mieszkaniowych obywateli zgłaszających się na te przyjęcia rozmowy. Jest w tym sprawozdaniu informacja o ciągłych potrzebach mieszkaniowych. To mamy pewną sprzeczność z informacjami z poziomu komisji mieszkaniowej, bo jak wiemy, miasto chwali się, że realizuje listę mieszkaniową w 100%,
I tak w zasadzie co roku słyszymy tutaj, panie prezydencie, na tej sali. No i mamy tu pewną informację na samym końcu o tym, że jest zupełnie inaczej. Że potrzeby mieszkańców nie są zaspokajane. Czy mógłbym więcej informacji na ten temat uzyskać, co zawiera ta treść? Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo proszę. Pan radny Kosiński przeczytał. Większość spraw dotyczy potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, natomiast może kilka zdań, jakie to są potrzeby w tej chwili. Bo tu jest problem, kto tak naprawdę w tej chwili się zgłasza. Może podam przykład sprzed 2 tygodni, gdzie zgłosiła się do mnie pani mieszkanka Tarpna, którzy mają jakby... Pokłóciła się ze swoim byłym mężem, mówi, że to już jest mąż, to jest konkubent. I mieszka z nimi córka. Nikt z nich nie pracuje, nie zamierza podjeżdżać do pracy, bo im tak jest po prostu wygodnie. I ona żąda od prezydenta mieszkania dla niej, dla tego konkubenta obecnego i dla swojej córki, tak? Ponieważ się pokłócili. Więc daję przykład typu spraw i tego gronu. Te sprawy rzeczywiście, kiedy przyjmowałem 8 lat temu, 7, 6, gdzie były naprawdę potrzeby osób, których nie było stać na otrzymanie z rynku tego prywatnego, wtórnego mieszkań, te się pokończyły. Czyli mamy sprawy głównie takie, czy też głównie sprawy eksmisji, ponieważ eksmisje wydawane przez sąd z tych lokali socjalnych, one w tej chwili nabrały mocy i w momencie, gdy już mieszkańcy otrzymują czy to dokument, czy wskazanie innego lokalu socjalnego, no to wtedy przychodzą i mówią, o, czekaliśmy 3 lata, potrzebujemy w tej chwili pomocy, tak? Bo to już za tydzień ma się wykonać. Jakby przez ostatnie 3 lata nic nie wykonywane. Więc to jest zupełnie inna waga tych osób, czy ich potrzeby, które były kiedyś, a które są w tej chwili. Czasami zdarzają się też problemy mieszkaniowe osób, które nie kwalifikują się na przydział, na lokal tak zwany komunalny z uwagi na przekraczanie zarobków bądź też powierzchni obecnego zajmowanego lokalu. Państwo radni pracujący w Komisji Mieszkaniowej doskonale znacie te problemy, ale wtedy też jakby rozwiązujemy te problemy i wskazujemy choćby nowe rozwiązanie lokalów komunalnych z przetargu na wolną stawkę czynszu. To się doskonale sprawdza. No, wczoraj miałem takie państwo, które z tego typu rozwiązania skorzystało i jest zadowolone. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi do tego punktu? Nie widzę, także stwierdzam, że to jest państwa, się tutaj jakąś uwagę. Przypomnę, że oczywiście komisja zrobiła sprawozdanie za poprzednią komisję, która już była w poprzedniej kadencji. Jeżeli nie ma żadnych uwag, także sprawozdanie Komisji Niemieckiej Grudziądza zostało przyjęte. Ja przed przejściem do punktu 4 serdecznie chciałbym podziękować wszystkim szefom służb, dyrektorom jednostek za udział w dzisiejszej sesji. Oczywiście możecie Państwo dalej uczestniczyć, ale jeżeli macie ważniejsze sprawy, to ja Państwu bardzo dziękuję. I Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godziny 12. Dziękuję bardzo. 14 rok. Czy jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. W związku z powyższym także Rada Miejska przyjęła tą ocenę zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. I Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie jakieś pytania, uwagi? Też nie widzę. Rada Miejska przyjęła sprawozdanie. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest informacja o realizacji programu Grudziądzka Karta Dużej Rodziny w 2014 roku. Czy do tego punktu ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Też nie widzę. Także została przyjęta informacja przez Radę Miejską o realizacji programu Grudziądzka Karta Dużej Rodziny w 2014 roku. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014. Jakieś pytania, uwagi z Państwa strony? Nie widzę, także to sprawozdanie przez Radę Miejską zostało przyjęte. Dziękuję Państwu. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest raport z wykonania miejskiego
programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby jakieś pytania, uwagi? Też nie widzę. Także raport został przez Radę Miejską przyjęty. I Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9 już. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju miasta Grudziądz 2008-2015 za rok 2014. Czy ktoś z Państwa? Też nie widzę. Raport, sprawozdanie zostało przyjęte z realizacji strategii. I Szanowni Państwo, przechodzimy do dalszego punktu. Jest to informacja na temat wkładu wniesiony przez gminę miasto Grudziądz do spółek prawa handlowego w roku 2014. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym wypadku zająć stanowisko? Nie widzę. Także Rada Miejska przyjęła informację na temat wkładów. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt już uchwały. Jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan Radny Kosiński, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, w zasadzie mam jedno pytanie, tylko 300 tysięcy złotych budowa ulic Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowo projektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu. Prowadzenie zadania wydatka 300 tysięcy złotych. Oczywiście wydatek jest dość doprecyzowany, bo w związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta w kwocie 300 tysięcy złotych na wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogowym i kolidujących przedmiotowym zadaniem, która będzie wykonana w pierwszej kolejności. Inwestycja przewidziana jest w latach 2015-2019. Realizowana będzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą miasto Grudziądz, elektrownią CCGT Grudziądz spółka z ZOO. Mam pytanie teraz w tej kwestii, bo będzie to dotyczyło, rozumiem, bardzo dużej wycinki drzew, bo to jest kwota aż 300 tysięcy złotych. Pytanie związane także z inwestorem. Czy inwestor w tym przypadku nie będzie miał swojego udziału, jeżeli chodzi o tak proste sprawy jak przygotowanie w ogóle tej inwestycji? Czy miasto musi ponieść te koszty? Czy mamy jakiekolwiek nadzieje na wsparcie z drugiej strony, bo wiemy, że przyjmujemy podmiot, który dysponuje bardzo dużymi środkami finansowymi i zaangażowanie finansowe w tą kwestię powinno być. A 300 tysięcy złotych na wycinkę drzew to jest bardzo dużo. Myślę, że dotyczy to dużej ilości drzew. Miałbym prośbę, aby może przedstawić bardziej szczegółową informację. Jak wiele Państwo chcecie wyciąć, rozumiem, że to są obszary wzdłuż pasa drogowego, ale o jaką ilość chodzi drzewa? Bo 300 tysięcy to sporo, jeżeli chodzi o wydatek na samo wycięcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. W kwestii budowy drogi, tutaj rozmawiamy o tym ciągu ulicy Południowej aż do ulicy Miłoleśnej, następnie przejścia do ulicy Rydygiela i ulicy Skowronkowej, czyli mówimy o bardzo długim odcinku nowej drogi, która ma zawierać oprócz nowej nawierzchni również ścieżkę rowerową, chodnik, jak i też oświetlenie. Stąd też jest potrzeba poszerzenia pasa drogowego. Jak wiem, ulica Południowa w tej chwili w złym stanie technicznym tutaj do plaży miejskiej. Następnie tam od plaży miejskiej, od skrętów do plaży Delfin mamy już ją w nawierzchni brukowej. To wszystko podlegałoby modernizacji. Mówimy o poszerzeniu o kilka metrów z uwagi na ścieżkę rowerową i chodnik, ale też na odcinku samej końcówki dojścia do ulicy Miłoleśnej należy tam po prostu przejść fragmentem nasykowanym już po drugiej stronie, aby dojść do ulicy Rydygiela i ulicy Skowronkowej. Porozumienie jest tak skonstruowane, że inwestor zamierza wybudować całą tą nową drogę. Ona jest wyceniona na kwotę około 15 milionów złotych. Inwestycja sama, samy dróg. Natomiast, aby móc to zbudować,
gmina miasto Grudziądz wydała tak zwane zezwolenie realizacji inwestycji drogowej, czyli ZRID na podstawie specustawy drogowej. Wydając tego typu decyzję administracyjną na podstawie złożonego wcześniej projektu budowlanego, to wydający decyzję jest zobowiązany w tym przypadku no jako właściciel lasu, czyli znowuż też gmina miasto Grudziądz, w odpowiednim terminie od wydania samej decyzji uporządkować teren, wyciąć drzewa w tym przypadku, ale też wypłacić odszkodowania. Muszę też powiedzieć, że oprócz tej kwoty 300 tysięcy złotych, w momencie, gdy poznamy wartość operatów szacunkowych działek, przez których będziemy przechodzić tą nową drogą, również trzeba będzie zwiększyć wartość tego zadania. Szacujemy, że to będzie kwota dodatkowa około 1 000 000 złotych na wykupy gruntów. Czyli łącznie może to być dojść do kwoty ze strony budżetu miasta Grudziądza, kwota około 1,5 000 000 złotych. Przy czym porozumienie jest tak skonstruowane, że w sytuacji, gdyby to inwestor odstąpił od realizacji swojej inwestycji, a póki co podtrzymuje, zamierza tą drogę budować, to wtedy wszelkie poniesione przez miasto wydatki będzie zwracał z powrotem gminie miasto Grudziądz. Jeżeli chodzi o ilość drzew, pani naczelnik Maja Panasik, bo gdzieś się nie widzę, czy ma taką wiedzę? Nie ma, to postaramy się panu radnemu przekazać informację telefonicznie o jakiej ilości drzew. Mówi radny, mówię tam tutaj na myśli oczywiście o drzewostanie grudziąckim, który jest na terenie lasów komunalnych, ale też w obrębie wszystkich układów komunikacyjnych mamy do czynienia z taką dość dużą, pospolitą wycinką drzew. Ostatnią informację przekazał mi pan, panie prezydencie, bardzo dziękuję, dotyczącą wycinki zeszłorocznej w lasach komunalnych. Jak dobrze pamiętam, to było prawie 2800 metrów sześciennych, tak, drewna. Chyba niecałe 2800, to jest bardzo duża ilość, nawet tak patrząc całkowicie. Także mamy do czynienia ze znikającym drzewostanem. No już nie wspomnę o parku miejskim i tak dalej, gdzie obrońcy drzew i tak dalej starali się walczyć o każde najstarsze drzewo, aby je uszanować. No nie chcielibyśmy, aby Grudziądz stał się miastem też zdegradowanym w kontekście zieleni i te obszary turystyczne w perspektywie, które pewnie może kiedyś będą, teren jeziora Rudnik, ale także i wszystkie ulice dojazdowe, no niestety powinny być odpowiednio zażywione, powinny tworzyć cień. No dziękuję za informację i za odpowiedź. Dziękuję. Zgodnie z operatem urządzenia lasu, on jest przyjmowany, tworzony raz na 10 lat. W tej chwili nam się pod koniec tego roku kończy. W tej chwili pracujemy nad kolejnym operatem. Wszystkie wycinki drzew w lasach komunalnych są podyktowane albo ZRID-em, tym decyzją, jak wspomniałem, administracyjną pod ewentualny drogi, ale przede wszystkim opieramy się na tym operacie urządzenia lasu. Więc tutaj to wszystko jest pod kontrolą. Tutaj nie ma żadnej samowoli, natomiast w ostatnich latach ja z kolei się obserwuję przygrożenie w lesie iluś tysięcy drzew, proszę zwrócić uwagę na ciągi komunikacyjne, że wszędzie mamy nowe drzewa posadzone w parku. To mówiliśmy o 168 drzewach chorych, starych, zagrażających bezpieczeństwo. Nasadzone zostało kilkaset nowych drzew, jak i też dziesiątki tysięcy krzewów. Natomiast informacje dla pana radnego zapraszam w najbliższą sobotę, pana radnego, ale też i wszystkich państwa, do kolejnej edycji sadzenia lasu w lasach komunalnych. Zbiórka w leśniczówce komunalnej naszej, którą mamy tak w okolicach Kerfura. Idziemy do lasu, są dwa miejsca przygotowane, w którym będziemy nasadzać kolejne tysiące nowych drzew. Zapraszam w sobotę 10. Dziękuję bardzo. Przyjeżdżę z państwa. Chciałem się spytać, czy coś się zmieniło w tym, ponieważ jest zaplanowana modernizacja basenu za około 1 000 000 złotych. Jest to jakby druga inwestycja, gdzie już mieliśmy doświadczenie w tej kwestii i ono ma być o zgrozę oddane po sezonie, czyli do września. Czy idzie coś zrobić, żeby to było szybciej, żeby mieszkańcy mogli skorzystać jeszcze w wakacje, kiedy jest sezon, żeby się kąpać w tym basenie? Bo w tej chwili czy wrzesień, czy grudzień, no to ludzie zaczynają gradowi i bardzo proszę o odpowiedź, czy idzie zrobić, żeby to było szybciej, żeby mieszkańcy mogli skorzystać z tej inwestycji. Na wyłonienie wykonawcy tej modernizacji basenu
Tak jak wcześniej zapowiadałam, moim zdaniem nie ma takiej możliwości, aby w tym roku, aby tą drugą Nieckę. Mamy w tej chwili taką dość skomplikowaną sytuację, ponieważ dwie firmy zaproponowały nam cenę odbiegającą o kilkadziesiąt procent od kosztorysu inwestorskiego. Musieliśmy się zwrócić do tych firm o wyjaśnienia. Dzisiaj kolejne spotkania w tej sprawie. Myślę, że jeszcze za kilka dni dopiero przetarg zostanie rozstrzygnięty. To będzie już maj. Technologia kładzenia tych wielkich powierzchni betonowych wymaga, aby minimum 28 dni, a najlepiej 54 dni ten beton leżakowo, zanim będzie dalej jakby opracowany. Także tu już mamy takie terminy, że nie zmieścimy się niestety w wakacje. Technologia przeprowadzania tych remontów niestety takie ma wymagania, że nie jesteśmy w stanie się zmieścić ani od stycznia do czerwca, wykonywanie remontów takich we wrześniu przy pracy w budżetach rocznych też jakby nie jest możliwe. To rozważenie nawet poniesienia dodatkowych kosztów w zakresie wykonania modernizacji tego basenu. Wydaje mi się, że technologicznie wszystko jest możliwe. To jest kwestia tylko pieniędzy. To jest kwestia na pewno tylko pieniędzy. Dzisiaj w Chinach wieżowce stupiętrowe buduje się po 18 dni, stawia się z pewnych segmentów. I to jest wszystko możliwe ze sprawą pieniędzy i ludzi. Natomiast nawet chciałbym przypomnieć Państwu radnym i wszystkim, że te baseny stanowią jedyną atrakcję dla dzieci i dla młodzieży z miasta Grudziądza. Dla tych, którzy nie mają niestety dochodów, nie mają zbyt dużych środków, aby wyjechać poza miasto i kąpać się gdzie indziej. Dlatego powtarzamy to samo, co było chyba w roku ubiegłym, bo w roku ubiegłym też mieliśmy jeden basen nieczynny. Przypomnę, że temperatury w okresie lata były na poziomie 40 stopni i to było skandaliczne, bo jeden basen był nieczynny. I jeżeli mamy powtórkę z rozrywki w tej kwestii, to znaczy, że nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezentywo dla tych dzieciaków jest na pewno kilku lat otwarta plaża Wiedziane Tarczmo. Mamy też nieautobusową erę dowodnika na plaży miejską, bo jest tutaj magazynem. Przed chwilą Państwo akceptowaliście sprawozdanie choćby z prac nad kartą dużej rodziny. W kartach dużej rodziny mamy przejazd choćby dla rodzin wielodzietnych za darmo linią komunikacyjną erką, która jeździ do dowodnika. Poza tym, Szanowni Państwo, no, Pani Dyrektor wspomniała o tych uwarunkowaniach technologicznych, że w sytuacji, nawet jak wykonawcy mówią, 54 dni to jest minimum, aby ten beton sobie mógł leżakować, natomiast on też wymaga odpowiedniej temperatury. Dzisiaj mamy 22 dzień, a w nocy minionej mieliśmy przymrozek. Taki beton musi być, mieć zagwarantowaną temperaturę minimum 8 stopni, aby móc leżeć przez te 54 dni. Tego się po prostu szybciej, jak w maju, nie da wykonać. Dziękuję bardzo. Pani dyrektorze, bardzo dziękuję. Jeszcze jakieś pytanie? Budowy ulicy Południowej, Skowronkowej i Jaskółczej, a dotyczy mianowicie tego, co się stanie z drzewami, jeżeli Energa by się wycofała z inwestycji. To jest jedno pytanie. Natomiast drugie, kiedy ewentualnie, przepraszam, decyzja w sprawie drogi i budowy tejże elektrowni gazowej. Dziękuję. To są nie wycinki, tylko również nasadzenia zastępcze za wycięte drzewa. Czyli wycinamy drzewa, no wiadomo, co się z nim zmieni, nie będzie tych drzew, no to chyba pan radny rozumie, tak? Jak się drzewo zatnie, to już nie będzie rosło, tak? No właśnie, dlatego. Natomiast w tej kwocie 300 tysięcy są nasadzenia następcze, które będą wykonane na terenach wskazanych przez gminę miasta. Drzewa, drzew ogólnie przybędzie nam znacznie więcej niż dotychczas i stoi. Natomiast to albo chcemy modernizować drogi, wycinamy, poszerzamy pasy drogowe po to, aby umiejscowić ścieżkę rowerową normalną, asfaltową, tak, oświetloną i z szerokim chodnikiem, no albo nie robimy nic, tak, nie mówimy, no jest dobrze, nie wycinamy żadnego drzewa. No, musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, tak. Co robimy? No tak, ale chodzi też o to, że jeżeli się inwestor wycofa, tak, a o ile dobrze pamiętam, tam chyba przeznaczył na budowę tutaj tych dróg czy przebudowy. I zakładamy, aby inwestor się wycofał z projektu budowy elektrowni w Grudziądzu. Natomiast jeżeli tak się stanie, to zwróci wszelkie poniesione przez miasto Grudziądz koszty.
STAT zawiera porozumienie i przekazuje nam gotową dokumentację projektową całej tej inwestycji. Będziemy się zastanawiać, czy w fragmencie tej inwestycji, bo ona jest jakby pas drogowy jest szerszy, czy po prostu będziemy ją we własnym zakresie realizować, a tak naprawdę tak drogę choćby do plaży miejskiej w Rudniku, no miasto no, musi zmodernizować, bo jest w stanie opłakanym, tak? Więc i tak byśmy to robili i tak. Więc na pewno tą dokumentację wykorzystamy, Energa w porozumieniu ma zawarte w przypadku rezygnacji, zwraca nam koszty i przekazuje gotową dokumentację budowlaną z pozwoleniem na budowę. Przypisujemy to pozwolenie na gminę miasto Grudziądz i będziemy realizować tę inwestycję etapami. A w ocenie jeszcze, tak, panie radny? 2015-2019 mam już w zasadzie, można powiedzieć maj, czy możemy, bo to też moje pytanie tego dotyczyło, kiedy faktycznie będzie ta umowa podpisana na realizację inwestycji. Wiemy już dzisiaj, czy jakiś czasokres mógłby pan prezydent określić? Porozumienie z miastem ruszą to jak jest przewidziane od roku 2015-2019. Trudno nam w tej chwili powiedzieć, ale ja się nie określiłem. Natomiast wiem, że zgodnie z prawem budowlanym rozpoczęcie inwestycji to jest tak naprawdę pierwszy wpis w dzienniku budowy. Czyli wystarczy, że godeta pójdzie w teren i jakołki już mamy rozpoczęcie inwestycji, tak? Więc stąd też jestem harmonogram 2015. 21 radnych na sali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwunastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? W sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. 21 radnych obecnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Trzynastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Dwóch radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Sześć osób się wstrzymało. Dobrze, dziękuję bardzo. Także uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie oceny działalności w 2014 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, to my. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan radny Marek Czerwek, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem zabrać głos tylko w sensie takim, że chciałem pochwalić kierownictwo tych warsztatów, ponieważ wypracowano znaczącą sumę, żeby wesprzeć swoje działanie. To jest 16 tysięcy złotych, za co uważam należy się temu stowarzyszeniu pochwała tutaj. Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu jeden radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. I szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie programu wspierania rodziny w gminie miasto Grudziądz na lata 2015-2017. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu jeden radny głosował za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. I szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. 21 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję.
I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum im. Księdza dr. Władysława Ułęgi w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu jeden radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie utworzenia gimnazjum dla dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia księdza Stanisława Staszica w Grudziądzu, ulica Legionów 2. Czy ktoś z Państwa chciałby przyjąć dyskusję nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jeszcze raz może głosujemy, tak? Jeszcze raz głosujemy, że nie było żadnej wątpliwości. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 21 radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Serdecznie Państwu dziękuję. I Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy miasta Grudziądz na 2015 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 21 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta przez Radę Miejską. Dziękuję. I Szanowni Państwo, punkt następny to jest projekt uchwały w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan Radny Kosiński, bardzo proszę. Pytanie tylko dotyczące wykonania tego sztandaru, realizacji tej uchwały, ponieważ czytamy w uzasadnieniu, że nadanie będzie w przyszłym roku, w dniu 1 marca 2016. Sztandar kosztuje na pewno parę złotych i nie jest to 2000, nie jest to 3, jest to dużo więcej. Chciałbym się spytać, czy to finansowanie jest gdzieś zapisane, czy jeszcze będziemy jakieś środki tutaj pozyskiwać? Może więcej informacji. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, na ten moment nie mamy zapisanych w budżecie żadnych pieniędzy. Propozycja Pana Prezydenta jest taka, żeby to sfinansować poprzez powołany honorowy komitet. Jakieś pytanie jeszcze, bardzo proszę. Mógłbym doprecyzować koszty wykonania tego sztandaru, czy możemy jako radny? Bo jeżeli podejmujemy istotną uchwałę, to punkt B może coś o kosztach. Z tego, co się orientowałem w Straży Miejskiej w Toruniu, to koszt tego sztandaru wynosił około 10 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma? Prezydenci, Wysoka Rado, chciałam tylko zapytać, czy z strony odwrotnej płata sztandaru jest związana z historią? Czym się kierowała komisja, żeby wzór sztandaru odwrotnej płata sztandaru tak wyglądał jak na projekcie? Dziękuję Pani Radnej. Panie Prezydencie, proszę. Panie Komendancie, bardzo proszę. Jeszcze raz. Szanowna Pani Radna, ja mówię tylko przytoczyć cytat z wniosku Pana Profesora. Mogę tylko przytoczyć fragment wniosku do Komisji Heraldycznej, a projekt opracowywał profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, pan profesor Mikulski.
Pan profesor Mikulski pisze tak, na stronie odwrotnej odnoszący się tylko i wyłącznie do instytucji używającej tego sztandaru. Najlepiej, jeżeli on również wywiedziony zostanie z lokalnej tradycji historycznej i heraldycznej. W tradycji weksylologicznej trudno znaleźć odpowiedni znak. Istnieje jednak możliwość nawiązania do historycznego herbu terytorialnego, herbu Prus Królewskich i województwa chełmińskiego, którego elementem było wzniesione ramię zbrojne w miecz. Ten element omawianego herbu stanowił część szczególnie zaszczytną herbu. Jako, że został on zaczerpnięty od herbu z symboliki dynastii Jagiellońskiej za wolą samego króla Kazimierza Jagiellończyka. Tak zostało to umotywowane do Komisji Heraldycznej i jak czytamy z kolei w uchwale podjętej 30 września 2011 roku, bo my żeśmy, nie ukrywam, przygotowywali się do tego w 2011 roku, wtedy kiedy Straż Miejska obchodziło 20-lecie powołania i wtedy to się okazało, że wszystkie insygnia Grudziądza są niezgodne z zasadami heraldyki. Wtedy pan prezydent zlecił opracowanie tego wszystkiego, poszło to, trwało to prawie 2 lata, kiedy Komisja Heraldyczna podjęła taką decyzję. Tutaj w uzasadnieniu, w załączniku do uchwały Komisji Heraldycznej, Komisja wyraziła uznanie dla profesjonalizmu i wysokich walorów graficznych przedłożonych do opinii projektu i wyraziła życzenie, aby takich projektów otrzymywali jak najwięcej. Trudno mi dyskutować z autorytetami, którzy na co dzień się tym zajmują, dlaczego akurat to zostało ujęte, ale taka była argumentacja, takie jest uzasadnienie i taki został opracowany projekt. Nadal obecnych 21 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Siedemnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Skoro rady się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego. Jest to inicjatywa Komisji Budżetowej Polityki Gospodarczej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Roder. Radny może złożyć wniosek. Drugie pytanie byłoby, czy jeżeli teren należy do miasta, czy projekt można złożyć bez zgody zarządcy nieruchomości? I pytanie trzecie, czy zadania okręgowe w Owczarkach można złożyć na kwotę 100 tysięcy złotych? Nie wiem, czy radny może złożyć wniosek? Ja myślę, że radny może być inicjatorem, bo może podpisać ten wniosek, więc musi zebrać 10 podpisów, tak jak w przypadku każdego innego projektu. I myślę, że to nie wyklucza. No, nie było w poprzedniej edycji takiego przypadku. Ja sam popierałem kiedyś jakiś, to właśnie kolega Czepek składał i jakby i tak ten projekt podlega głosowaniu, czyli wydaje się, że radny może być takim inicjatorem, może to koordynować jak najbardziej i chyba tutaj nie ma żadnej sprzeczności, bo i tak jest to zostaje poddane głosowaniu. Kolejne, czy zgoda zarządcy? Jest to wprowadzone w formularzu. Dzisiejsza ta nowelizacja doprecyzowuje tu. W przypadku samego terenu gminnego to nie było wymagane. W przypadku trwałego zarządu, czyli na przykład w przypadku szkoły, chodziło tutaj o wyeliminowanie tego typu przypadków. Mówię o ekstremalnym, że ktoś składa wniosek na przykład przekształcenia boiska szkolnego w parking. No i nie uzyskuje zgody dyrektora, co jest rzeczą naturalną, tak? Całkowicie teoretyzując, taki wniosek przechodzi. Znaczy mamy tutaj do czynienia z pewną sytuacją absurdalną. Żeby tego uniknąć,
jakby prowadziliśmy w formularzu uzyskanie zgody zarządcy, co nie powinno stanowić żadnego problemu. W przypadku placu zabaw na przykład na terenie miejskim jest potrzebna? Nie było takiej potrzeby. Taka potrzeba była w przypadku, kiedy teren na przykład należał do spółdzielni mieszkaniowej, kiedy miasto nie miało możliwości tutaj władztwa, tak, na tym. Więc w poprzedniej edycji ta zgoda nie była wymagana. Środki dla owczarek, niestety nie, dlatego że cały budżet na ten okręg jest niższy, co jak pan radny doskonale wie, okręg owczarek jest specyficzny. Państwo doskonale wiedzą, że liczba zamieszkujących ten okręg jest, jak dobrze pamiętam, chyba 2,5 tysiąca mieszkańców. Zatem ta liczba jest bardzo, kolega mi tutaj prostuje, 70 tysięcy wypada z tego okręgu. No, ideologiczne założenie było takie, że ten okręg chcieliśmy wyłączyć, ponieważ on jest jakby terytorialnie bardzo, bardzo duży, ale niestety gęstość zaludnienia tam jest bardzo, bardzo mała i z punktu, to jest jakiś kompromis, tak? Niestety polegające też na tym minusem jest to, że w owczarkach nie będzie można zrealizować projektu, który będzie wynosił 100 tysięcy złotych. Gdyby chcieć to zrealizować, trzeba by podpiąć owczarki pod Duszewo, albo pod Tarno, co nie wiem też, czy do końca jest najlepszym rozwiązaniem. Dobrze, ale na dzień dzisiejszy obowiązuje zapis, że wartość minimalna projektu wynosi 5 tysięcy, maksymalna 100 tysięcy dla wszystkich okręgów, także to jest pewna niezgodność. Mówimy o zadaniach okręgowych. Ale nie więcej niż przewidziane na danym okręgu. I akurat ten okręg, podkreślam, on jest bardzo specyficzny. No, to po raz pierwszy w tej edycji przyjęliśmy taką, ale to też jest to, co pan przewodniczący podpowiada. Jednocześnie mieszkańcy tego okręgu mają większą szansę przeforsowania swojego projektu na swoim obszarze. Bo podpięcie tego obszaru pod inny okręg mogłoby spowodować, że zostaną przegłosowani tam, gdzie są po prostu liczniejsi. Więc tutaj jakby może zrealizują projekt o niższej wartości, ale zrealizują w swoim okręgu na 100%. I to jest niewątpliwy plus tego rozwiązania. Jeszcze raz podkreślam, podział na okręgi to jest bardzo trudna sprawa. To jest pewien kompromis. Wydaje się sensowny kompromis. Pewnie przyjdzie nam to jeszcze ocenić po realizacji tej edycji budżetu. Te wnioski, które Państwo tutaj składacie, są bardzo cenne i myślę, że trzeba będzie to też uwzględnić w podziale środków w kolejnej edycji. Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Tego ruszył, tak? A dzisiejszą uchwałę, którą mamy podjąć, to jest paragraf 3, który mówi, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ja rozumiem, że to już się będzie do przyszłych lat odnosić, tak? Tak, odpowiem, bo dokładnie to omawialiśmy na modowie. On przeszedł do zarządzenia prezydenta już patrząc przyszłościowo, żeby ciągle tego nie zmieniać. To jeden z punktów, tak, pewne doprecyzowania, między innymi ta zgoda zarządcy nieruchomości, ona nie była wcześniej zapisana, zatem też można przyjąć, że ona będzie trzeba, że komisja będzie podchodzić do tego w sposób, nazwijmy to liberalny, tak? Więc racjonalny, bo to chodzi. Więc jakby wprowadzamy pewne rzeczy, mając świadomość, że one wejdą już później, tak? Aczkolwiek niektóre mogą być wykorzystane w trakcie głosowania chociaż. Ja jeszcze bym miał zrobić. I zarządca nieruchomości, na której ewentualnie miała być usytuowana, pod warunkiem oczywiście, że ten wniosek zyskał akceptację, chodzi to o boisko wielofunkcyjne, ma pewne pytanie, tak? Bo o ile w tamtym roku nie była wymagana tej zgody zarządcy nieruchomości, na dzień dzisiejszy na zarządzie jednej ze spółdzielni mieszkaniowej zarządca ma pytania, tak? Bo pyta się, jak rok temu, w tamtym roku tego nie było, a teraz to pytanie powiedzmy dotyczy tego, kto będzie ponosił, załóżmy, że boisko, projekt, który bym złożył, tak, zyskałby akceptację i teraz jest co dalej, tak? To wiadomo, że koszty są związane z funkcjonowaniem takiego boiska, tak? Kto by ponosił koszty eksploatacji i konserwacji, kto ewentualnie by płacił za to podatek, tak, tak. No to musi być zgoda. Tak, jak
Nie, panu radnemu chodzi, to jest sensowne pytanie, tak? Kto będzie ponosił koszty utrzymania, na przykład boiska w przyszłości, jeżeli będzie zlokalizowane na terenie Skłucia? Wiem, że zarząd, jestem po rozmowie w administracji, zarząd to uważam też, że słusznie. Oczywiście no na pewne wątpliwości, tak? Żeby ta kwestia była uregulowana, tak? No bo to też warunkuje to, czy przykładowo wyrazi mi zgodę na to, że ja będę mógł, że tak powiem, ten wniosek złożyć, a mamy już mało czasu, tak? Bo do 30 kwietnia można składać i tu chodzi o to. Teoretycznie powinniśmy, to jest różnie rozwiązane w różnych gminach, to takie można przyjąć założenie. Do tego, co zrealizowaliśmy w zeszłym roku, nie było takiego problemu. Bowiem jest to trudne też do wycenienia. No państwo widzicie po wielu realizacjach w mieście, wielu inwestycji, że koszty utrzymania tych inwestycji, nie mówię chociażby o Górze Zamkowej czy Marynie, no trudno skalkulować, czy nie były kalkulowane w momencie ich realizacji. Dlatego narzucając na kogoś, kto składa dzisiaj wniosek, oszacowanie jeszcze kosztów i pokrycie tych kosztów zarządcy, jeżeli tym zarządcą nie jest gmina, no trochę to komplikuje. Tak, ale składało wniosek na terenach miejskich, a inna sytuacja może być, jeżeli to będzie teren wspólnoty mieszkaniowej, czy jednej, drugiej, trzeciej spółdzielni, czy innego podmiotu, bo można powiedzieć, że w jakiś sposób, mówię, ja się nie dziwię zarządcy, tak? Bo on się swoim, że tak powiem, interesem w jakiś sposób musi także kierować i przykładowo z tego tytułu może dojść do tego, że już na samym, że tak powiem, bez tej, ja nie uzyskam, tak powiem, bez tej, mówię ja, ale to może dotyczyć kogoś innego, tak? Nie uzyskam tej zgody i no, projekt, że tak powiem, przynajmniej będę mógł odłożyć na rok do szafy. Znaczy, o ile pamiętam, te projekty, które były zrealizowane na terenie spółdzielni, tam nie było tego typu problemów. Tym bardziej, że no, na pewnych obszarach miasta, osiedlach, praktycznie nie ma gruntów miejskich, które mogłyby być przeznaczone na realizację na przykład placu zabaw. I jakby z tego, dlatego sfinansowanie tego projektu jest mimo wszystko, pomimo jakichś kosztów utrzymania w przyszłości, jest korzystne z punktu widzenia osiedla i takie było przesłanie. Nie pamiętam, czy któryś z projektów został zrealizowany na terenie prywatnym. Bo mówi pan tutaj o terenie wspólnoty mieszkaniowej, de facto to jest teren prywatny. Znaczy akurat nie wspólnoty mieszkaniowej, jak przykład jest wspólnotę wymienię. To tutaj nie mamy jakby doświadczeń. Dziękuję, jeszcze pan prezydent. Ja jeszcze do końca, żeby wiedzieć, co mam zrobić, żeby od tego zarządcy uzyskać taką, taką zgodę, tak? Bo ja nie wiem, jak było rok temu, co prawda, przyznam się szczerze, że do końca nie byłem zaangażowany w pierwszą edycję budżetu obywatelskiego, no ale teraz patrzę i widzę, że jakieś problemy się pojawiają. Już to może pan prezydent. Może ja odpowiem. Uzyskać jakieś coś dodatkowego, tak? W postaci darmowego tak naprawdę dla niego placu zabaw. Podatek od tego terenu i tak będzie płacił, więc nie jest to dla niego żaden dodatkowy koszt, ewentualnie koszty drobnych napraw, czy potem eksploatacji. To jest kwestia wyboru, czy chcemy coś dostać, w cudzysłowie, za darmo, dla swoich mieszkańców, czy też nie. Także decyzję musi podjąć zarządca lub wspólnota. Natomiast inicjator takiego pomysłu, to musi przekonać się do tego, że to jest dla nich korzystne. Jeżeli nie przekona, to taka inwestycja nie powstanie. Dziękuję panie przewodniczący. Tak, rozumiem, ale go dokonać bądź nie, ale niemniej słyszałem też taką opinię, że jeżeli dany projekt, bo wiadomo, dziś jesteśmy na tym etapie początkowym, tak, dany projekt zyska akceptację mieszkańców i zostanie przeznaczony do realizacji, to później miasto, jeżeli to nie jest grunt miejski, tak, jakieś porozumienie podpisuje, czy to z zarządcą, tak, czy wspólnotą mieszkaniową odnośnie no, kosztów eksploatacji czy konserwacji. Nie wiem, no, być może to była taka wiadomość, może nie do końca sprecyzowana, ale takowo usłyszałem. Dziękuję. Pan radny Michał, do ponoszenia kosztów utrzymania danej inwestycji na siebie. Ja nie wiem, może pan naczelnik wydziału chociażby bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego powie, jak jest w przypadku kamer, które są zamontowane na budynkach spółdzielni mieszkaniowej. Czy koszty obsługi tych kamer ponosi teraz spółdzielnia, czy miasto? Bo wydaje mi się, że miasto. Panie przewodniczący, miasta i miasto je użytkuje, tak? Bo cała centrala tych kamer jest zlokalizowana w naszym centrum przy ulicy Piłsudskiego. Kamera jest jakby elementem całego systemu, który jest postępowany na całość. Ten sam plac zabaw
no nie jest częścią jakiegoś innego placu zabawów w innej dzielnicy, tak? Więc on będzie zlokalizowany na terenie danej posesji, tak? Będzie służył tym mieszkańcom najbliższej okolicy. Tylko warunek jeden, że musi to być ogólnodostępny, oczywiście plac zabaw nie zamykany dla danej wspólnoty. Czyli ja myślę jeszcze uzupełniając to, że rzeczywiście powinny być w kosztach projektu, koszty utrzymania tego projektu, jeżeli pojawia się obawa zarządcy no, z tytułu eksploatacji tego projektu. Inne proste rozwiązanie jest, które stosowaliśmy w zeszłej edycji, żeby poszukiwać jednak grunt miejski. Jeżeli są takie wątpliwości zarządcy, jeżeli nie da się przekonać, że to jest korzystne dla jego mieszkańców, to poszukiwać w pobliżu gruntu miejskiego, gdzie nie ma tego typu problemu. Aczkolwiek wydaje mi się, że w przypadku placu zabaw można zgromadzić argumenty, które jednak zarządcę przekonają. To jest dla mieszkańców, dla jego mieszkańców, dla wspólnoty, a nie dla, z korzyścią dla tej wspólnoty, która funkcjonuje na tym obszarze. Na określonej działce. W skład tej działki wchodzi kilka bloków i otrzymałem taką informację, że w zasadzie kosztami tego funkcjonowania później tak będą musieli, obciążeni mieszkańcy tych bloków, nie całego osiedla, tylko tych, których mieszkania, bloki są usytuowane na terenie tej działki, a tam jest chyba kilka czy kilkanaście działek, bloków, jak się nie mylę, tak? A jeżeli chodzi o to, żeby w kosztach projektu przewidzieć później koszty eksploatacji, no to też jest pytanie, no ile takie boisko czy plac zabaw miałby funkcjonować, tak? No bo każdy rok ma jakieś koszty eksploatacji i teraz będziemy sumować, czy tylko we wniosku wpisywać w latach przyszłych na przykład tylko koszty eksploatacyjne przewidywane oczywiście, tak? Za dany rok. To ja wiem, że to jest trudny temat, tak? No ale z takim się spotkami staram się jak najbardziej, na ile będzie to możliwe rozwiązać. Mówię tym bardziej, że 30 mija termin składania wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tego funkcjonowania. No nie wyobrażam sobie też takiej sytuacji, żeby funkcjonowanie ogólnodostępnego placu zabaw przerzucić na wspólnotę, czy de facto na mieszkańca, tak, żeby do czynszu dopisać mu funkcjonowanie czy utrzymanie placu zabaw, który z założenia ma być dostępny dla wszystkich mieszkańców. No to też nie o to chodzi, więc jest to jednostkowy przypadek i do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Być może to jest mała spółdzielnia, mała wspólnota, bo jeżeli chodziło o dużą naszą wspólną spółdzielnię mieszkaniową, to tego typu problemu nie było. No nie pamiętam, żeby taki problem był. Cześć pana radnego Łukasza Kowarowskiego. Sądzę, że ta niejasność wynika z tego, że część osób, jeśli mówimy o przykładowym placu zabaw, część mieszkańców w okolicy miejsca, gdzie taki plac zabaw miałby powstać, jest zdecydowanie za tym, żeby plac zabaw powstał, bez względu na to, czy on powstanie z pieniędzy z budżetu partycypacyjnego, czy z pieniędzy, które będą przeznaczone ze spółdzielni mieszkaniowej. I jest część osób, która zdecydowanie jest przeciwna budowie placu zabaw i wyraża się to w protestach, wyraża zbieranie podpisów, zgłaszanie do zarządu spółdzielni, że jest hałas, że dzieci nie wiem, no, skaczą, hałasują, zjeżdżają na zjeżdżalnie i uśtają się. I stąd zarząd spółdzielni mieszkaniowej ma wątpliwości, czy zgodę na budowę takiego przykładowego placu zabaw wyrazić, czy nie, bo właściwie on odpowiada przed mieszkańcami, czyli przed członkami spółdzielni za to, co na terenie tej spółdzielni powstanie. W ubiegłym roku była taka sytuacja, gdzie wystarczyło zapisać, że wstępne rozmowy z zarządem na temat planu między inicjatorem projektu, tylko między tutaj panem prezydentem, a przedstawicielem spółdzielni. Więc byłoby bardzo rozsądne i niezobowiązujące dla na przykład przedstawicieli zarządu spółdzielni, gdzie takie sformułowanie byłoby stanowiłoby taką otwartą furtkę i nie powodowałoby oporu innych mieszkańców na przykład. Dziękuję bardzo. Pani radna Nowak.
Panie Przewodniczący, Pan Prezydent i Wysoka Rada. Ja uważam, że mieszkańcy, którzy mieszkają w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, to jest właściwie prawie 50% mieszkańców Grudziądza. I problem polega na tym, o czym Pani Radna Joanna mówiła. Sprawa polega na tym, że gospodarzami określonych rejonów osiedli są mieszkańcy. I ci mieszkańcy decydują albo mówią o swoich potrzebach i właściwie decydują o tym, co na ich terenie osiedla ma powstać. I tutaj Joanna poruszyła pewien problem, bo jeśli są spotkania w spółdzielni mieszkaniowej mieszkańców, to mieszkańcy wprost wyrażają potrzeby. Na przykład w ubiegłym roku była taka potrzeba bezpieczeństwa na osiedlach. I bardzo pięknie się spółdzielnia mieszkaniowa wpisała, czyli mieszkańcy wpisali się w projekty dotyczące monitorowania osiedli mieszkaniowych. I tutaj spółdzielnia mieszkaniowa wyszła jakby naprzeciw, korzystając z projektów z budżetu obywatelskiego. I myślę, że w ten sposób chyba trzeba podejść, bo jeśli spółdzielcy będą sobie życzyli plac zabaw czy boisko, to myślę, że zarządcy czy rada osiedla może taką decyzję podjąć. I tu jest pewien problem, bo tak naprawdę to są mieszkańcy Grudziądza. Tylko jedno, w jakich zasobach mieszkają, bo tak jak tutaj przed chwilą chyba pan przewodniczący mówił, ten plac zabaw ma być dostępny dla wszystkich. Niezależnie od tego, czy obok jest dom komunalny, czy za chwilę jest mieszkanie, czy budynek spółdzielni mieszkaniowej. No tu jest albo konflikt interesów, albo tego konfliktu nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jedno takie pytanie z uwagi właśnie, Szanowna Rado, Panie Prezydencie, z uwagi na to, że zmiana do tej uchwały wprowadza kwotę 50 tysięcy, które są wyłączone na koszty związane z organizacją, obsługą, promocją Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, nie ma to większego problemu przy tych większego okręgach, a jedynie przy owczarkach. Ja rozumiem, że to wyłączenie nie będzie dotyczyło tych wszystkich, którzy złożą obecnie do 30, bo ta uchwała jeszcze nie będzie wchodziła w życie, bo my byśmy wtedy zmniejszali kwotę, nie byłoby 70 tysięcy, tylko jak tak powiedzmy byłoby 65 tysięcy po tej nowelizacji. Proporcjonalnie do każdego okręgu zmniejszy się ta kwota. W innych okręgach nie ma problemu, ponieważ są to okręgi dosyć duże i tam jest powyżej 100 tysięcy, więc zmiana 2, 3 czy 5 tysięcy nie wpłynie. Tutaj, jeżeli chodzi o same owczarki, jeżeli ktoś będzie miał przygotowaną zadanie okręgowe, to te 70 tysięcy mu się zmniejszy. Mam nadzieję, że zastosujemy to do przyszłych edycji, nie do tej edycji. Panie Prezydencie? Doprecyzowuję kwotę. Wcześniej był zapis o tym, że w kwocie 2 milionów złotych są również koszty obsługi budżetu obywatelskiego. Czy to jest to konkretna kwota? Wtedy nie było, dlatego ja się pytam. Czy ona jest doprecyzowana? Doprecyzowana. Nie tylko promocja, ale także ale nie do głosowania i system ten informatyczny, którego koszt jest około 20 tysięcy. Pytanie takie. Czyli w momencie, to bardziej tutaj do twórców Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, czy żeby wniosek, że tak powiem, został zweryfikowany pozytywnie, ja muszę mieć nadal tą zgodę zarządcy nieruchomości, czy jakoś wstępną, być może zgodę, tak jak było to, nie wiem, rok temu słyszałem, tak, no bo tu się rozwija tak, no o to, czy ja będę go składał, czy nie będę składał, przepuszczam. Czy rok temu też obowiązywała zgoda, jeżeli to był teren obcy, i ja przecież taką wstępną zgodę, jako na przykład spółdzielnia w tym miejscu, no nie życzy sobie placu zabaw, tak? Albo ma przewidziane zupełnie inny obszar, więc jakieś porozumienie, czy no wstępną przynajmniej akceptację na realizację tego projektu, czy to będzie plac zabaw, czy boisko, cokolwiek, tak? Postawienie ławki, to chcielibyśmy, żeby coś takiego być było. Tak, ale... I tak samo było zresztą w roku poprzednim. To nie jest jakieś nowum, tylko to też wcześniej funkcjonowało. W tej chwili zostało to doprecyzowane. Ale chodzi mi też o to, czy by było napisane w nagłówku, nie wiem, odręcznie, czy jakoś, że to jest no, wstępna zgoda, a później ewentualnie w przypadku
Tak, nie znam procedur podejmowania decyzji w spółdzielni. No to musi być na tyle rządu. To musi być na tyle wiarygodny dokument, który no nie zostanie podpisany na przykład przez administratora osiedla, który nie ma uprawnień do podpisania. Nie, no ja sobie zdaję sprawę z tego. Oczywiście, że to kierownik osiedla czy zastępca nie będzie tego podpisywał, tylko zarząd. Myślę, że ostateczną zgodę, jeżeli jest stosowna procedura spółdzielni, która może trwać kilkanaście dni, bo wymaga, nie wiem, zwołania posiedzenia zarządu czy jakichś innych organów, no to wydaje się, że to może być dostarczone w terminie późniejszym, ale wstępna zgoda osoby jednak decyzyjnej powinna się pojawić na etapie składania projektu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Termin składania wniosków i jednocześnie przedłużyć termin głosowania. Mogę? No, proszę bardzo. Proszę Was zabezpieczyć. Są terminy, kiedy to ma być procedowane. One były nawet krótsze niż te, które obowiązują obecnie. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma dalszych pytań, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To są interpelacje. Odpowiedzi na interpelacje otrzymali następujący radni. Pan Marek Czepek, pan Krzysztof Kosiński, pan Łukasz Kowalewski. Państwo do tych odpowiedzi chcieliście się ustosunkować. Pan radny Marek Czepek. Kontynuacja tej interpelacji, gdzie pytałem się o to, żeby pan prezydent jako właściciel większościowy, udziałowiec w spółce Geotermia odpowiedział mi na pytania wyjazdów pana prezesa. No oczywiście dwukrotnie otrzymałem pismo z powiadomieniem pana prezydenta, że nie ma takiego obowiązku, żeby mi takie odpowiedzi dawać i tak dalej, i tak dalej. Z wymijającymi tam oczywiście odpowiedziami, że nie jest władny i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam przeciwnie, że pan prezydent jest władny. Uważam, że celowo mi nie odpowiada na te pytania. Mam prawo tak uważać. Dlatego, że ostatnio przeglądałem raport pokontrolny NIK-u w czasopiśmie Wspólnota, który opisuje właśnie to, że większościowi udziałowcy w mieście, u nas pan prezydent, celowo jakby mijają się z prawdą i nie bardzo dysponują wiadomościami, co się w spółkach dzieje. Czyli nie mają pełnej wiedzy i dlatego no, zarządy spółek sobie jakby mając taką niepełną jakby nadzór nad swoją działalnością, robią niektóre rzeczy, których nie powinni robić. I ja myślę, że jesteśmy na tym etapie naszej demokracji, że nie ma tematów tabu, że radni i mieszkańcy miasta muszą wiedzieć, co się w spółkach dzieje, ponieważ to jest wymóg demokracji XXI wieku. Przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, podpisaliśmy wiele traktatów, które jakby mówią o tym, że wszystko jest obywatelskie, że powinniśmy w demokracji wszystkie wiadomości posiadać. Natomiast na drugą moją interpelację, gdzie pytałem o czy zgodne jest finansowanie prezesa spółki do prezesa klubu sportowego, którym jest ten sam, jakby ta sama osoba. Oczywiście zgadzam się z odpowiedzią i tam jest głównie, co mnie zszokowało. Jest wpis, że poprzedni prezes brał wynagrodzenie rzędu 18 tysięcy w skali roku. Pytam się, czy to jest traktowane we wszystkich spółkach sportowych? Tak jest we wszystkich, dlatego że myślałem, że prezesi działają jako wolontariusze, jako ktoś, kto został wybrany na prezesa, chce działać, chce coś dobrego dla miasta wnosić. Dziękuję. Troszkę wniosek. Moja interpelacja dotyczyła możliwości usytuowania przejścia dla pieszych między jednym a drugim rondem na wysokości osiedla Lotnisko na ulicy Warszawskiej. Otrzymałem odpowiedź negatywną. Komisja Inżynierii i Ruchu nie widzi takowej możliwości. W związku z tym mam pismo adresowane do pana prezydenta i prosiłbym, aby mógł je odczytać, tak? W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację w sprawie usytuowania przejścia dla pieszych między rondami na wysokości
osiedla Lotnisko, informuje, iż zrozumiałe dla mnie jest, że proponowana lokalizacja przejścia dla pieszych nie prowadzi bezpośrednio do rozbudowanej infrastruktury dla ruchu pieszego, tak jak Komisja Inżynierii Ruchu wskazała. Niemniej przejście dla pieszych umożliwiłoby przejście do lasu, w którym występuje szereg ścieżek leśnych, z których to licznie korzystają mieszkańcy osiedla. W związku z powyższym, iż według Komisji Inżynierii Ruchu nie ma możliwości usytuowania we wskazanym miejscu przejścia dla pieszych z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze tranzytowej podstawowego układu komunikacyjnego miasta, wnioskuję, aby prezydent Grudziądza z uwagi na negatywne stanowisko komisji umieścił w budżecie na rok 2016 zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej bezkolizyjnego przejścia dla pieszych z osiedla Lotnisko pomiędzy rondami, tak, w stronę lasu wraz z jego niezwłoczną realizacją. Pragnę nadmienić, iż na 5. sesji Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 25 lutego bieżącego roku pozytywnie do takiego rozwiązania odniósł się wiceprezydent pan Marek Sikora. Dziękuję. Dotyczyła sytuacji w klubie sportowym Stal. Odnosiłem się wtedy do ustawy prawo stowarzyszenia, ale odnosiłem się także do statutu. W tej interpelacji uznałem, że zostały naruszone pewne normy prawne, zarówno ze strony prawa stowarzyszenia, ale także i ze statutu. Przypomnę, że sprawa dotyczyła zbyt wysokiej wpłaty pisowej dla członków stowarzyszenia, która została ustalona na poziomie 1000 zł dla członków stowarzyszenia. I przypomnę także, że interpelacja dotyczyła wypisanych 50 deklaracji przez rodziców, 50 deklaracji wypisanych przez rodziców Miszku, którzy chcieli przystąpić do tego stowarzyszenia i działać w ramach tego stowarzyszenia. Oczywiście narusza to także prawo o stowarzyszeniach, ponieważ pozbawianie kogokolwiek w tym kraju prawa do uczestnictwa w życiu stowarzyszenia jest naruszeniem jego praw podstawowych. Chyba że jest pozbawione takich praw, to oczywiście nie ma żadnej dyskusji. Natomiast 50 pełnoprawnych rodziców chciało przystąpić do tego stowarzyszenia i chciało uczestniczyć w jego pracach i to im uniemożliwiono. Oczywiście pan prezydent w odpowiedzi do tej interpelacji odniósł się tylko do artykułu 25 w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami, który prowadzi prezydent także w Grudziądzu, poza radą nadzorczą i tak dalej. Pan prezydent prowadzi Komisją Rewizyjną, przepraszam, pan prezydent prowadzi nadzór nad stowarzyszeniami i odniósł się do artykułu 25, który ogranicza się tylko i wyłącznie do przyjmowania informacji, sprawozdań i tak dalej. Natomiast zupełnie nie odniósł się do artykułu 26, 27 i 28, które mówią, artykuł 28 chociażby, w razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza sprawę postanowienia statutu, pan prezydent jest obowiązany do ingerencji. Nawet tak jak uzasadniałem to w samej interpelacji, jeżeli nie jest w stanie wynegocjować pewnych zmian w tym stowarzyszeniu, w działalności tego stowarzyszenia, w podejmowanych decyzjach, to niestety, ale musi wejść na ścieżkę prawną, musi skierować sprawę do sądu. I tego pan prezydent nie uczynił. Mamy dzisiaj impas, jeżeli chodzi o działalność sekcji piłki nożnej w Miszku w klubie Stal. W dalszym ciągu podtrzymywana jest wysokość 1000 złotych wpisowego dla członków stowarzyszenia i w dalszym ciągu 50 osób, które wypisały deklaracje i wpłaciły na konto klubu, pozostaje poza stowarzyszeniem. W związku z powyższym nie mogę przyjąć tej odpowiedzi na interpelację i zwracam się do pana przewodniczącego z prośbą o skierowanie ponowne do pana prezydenta i o podjęcie dalszych konsekwentnych działań. Dziękuję bardzo. Czyli konkretnie prosi pan radny o uzupełnienie tej interpelacji. Panie przewodniczący, ponieważ ja rozumiem, że ja składam kiedyś interpelację w sprawie przystanku autobusowego na ulicy Paderewskiego i być może ja otrzymałem odpowiedź pisemną i być może mogę się wypowiedzieć na ten temat na poprzedniej sesji. Nie miałem takiej możliwości, więc chciałbym skorzystać teraz. No, proszę Państwa, ja się nie będę rozwodził nad tym, że
No, z tej odpowiedzi jestem głęboko niezadowolony, ale pozwolę sobie nie komentować tego, co myślę o autorach tej odpowiedzi i jak zostali potraktowani, został potraktowany autor tej interpelacji, czyli ja, co jest może mniej ważne, ale również mieszkańcy, którzy do mnie w tej sprawie się zwracają. Ja chciałbym tę interpelację ponowić raz jeszcze, zanim mam nadzieję nie zostanę postawiony w sytuacji, kiedy będę musiał zgodzić się z mieszkańcami i przewodzić im na przykład w organizowanych dwa razy w miesiącu w godzinach szczytu w blokadzie drogi numer 16, która być może uświadomi komuś, że ten problem można rozwiązać zgodnie z wolą mieszkańców i z ich wnioskiem. I mam nadzieję, że do tak drastycznej metody nie będziemy musieli się zwracać. Proszę Państwa, interpelacja dotyczyła, jak Państwo wiecie, na ulicy Paderewskiego dobudowano jakiś czas temu nową kaplicę. No i tak się akurat składa, że w okolicach tej kaplicy nie ma przystanku. Do jednego i do drugiego przystanku jest kilkaset metrów. Jeden przystanek dalej to jest dopiero tam przy przejeździe kolejowym w Owczarkach, a wcześniejszy też jest mniej więcej tyle samo, set metrów wcześniej. Stąd mieszkańcy zwrócili się, czy nie można by tam uruchomić. Ja rozumiem, że to jest droga numer 16, ale przy drogach krajowych przystanki też są. I wydawałoby się, że tam warunki są wyjątkowo korzystne. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie jest postulowany ten przystanek, z jednej strony znajduje się duży parking, na którym dla tirów, na którym tam krokodyle, czyli ci z Inspekcji Ruchu Drogowego polują na kierowców, więc jakby zrobienie tam, czy wykonanie zjazdu, możliwości zjazdu autobusu po to, żeby nie musiał blokować ruchu na drodze numer 16 i później włączenia się, wydaje się dosyć proste. Natomiast z drugiej strony mamy sytuację, wydawałoby się, również bardzo korzystną, ponieważ na całej tej długości ulicy Paderewskiego w tym miejscu jest droga przydomowa, czyli taka jakby równoległa do głównej trasy. Pewnie, że to nie zrobi się samo, to wymaga pewnego wysiłku, pewnie jakiegoś projektu, innego zaprojektowania tych barier oddzielających, zdemontowania czegoś, nie wiem, no na pewno tego typu praca jest konieczna, ale wydaje mi się, że akurat postulat mieszkańców jest bardzo uzasadniony i rozsądny i możliwy do rozwiązania przy pewnym wysiłku i jakichś niewielkich nakładach. Natomiast no, odpowiedź, którą otrzymałem, trochę tak przypomina postulat spadaj na drzewo, prawda, nikt tutaj nie zamierza ruszyć głową ani niczym innym, żeby to zrealizować. Więc ja ponawiam tę interpelację i prosiłbym o takie no, naprawdę rzetelne pochylenie się i zrobienie wszystkiego, żeby ten pomysł, nie mój, tylko pomysł mieszkańców tej dzielnicy dało się zgodnie z ich wolą, z ich postulatem zrealizować. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem prośbę pana radnego Kosińskiego. Nazwa warszawska przy ulicy HR. W związku z tym, że ostatnio dużo jeździłem przez skrzyżowanie, zauważyłem pewną prawidłowość, że bardzo dużo samochodów jadących z kierunku centrum w kierunku lotniska skręca w prawą stronę Carrefoura. To się zrobiło takie wielkie centrum handlowe, teraz stąd takie duże natężenie ruchu. Natomiast ulica HR, jak Państwo wiecie, posiada dwa pasy ruchu w każdą stronę. I podobnie jest ze zjazdem z Alei Solidarności, czyli jadąc ze strony Miszka, Żądza w kierunku osiedla lotnisko oraz szpitala. Tam także jest sygnalizacja świetna, trzeba stać, czekająca, aż się włączy ruch. Natomiast przy niewielkiej modernizacji tego skrzyżowania, jeżeli chodzi o układ, jeżeli chodzi o strzałki, czyli kierunki jazdy, można by wyłączyć ze świateł zarówno zjazd ze strony miasta w kierunku Carrefoura, Praktikera i na trasę Sieńca, właśnie Aleja Solidarności, jak i właśnie zjazd z Alei Solidarności w kierunku ulicy Hallera w stronę osiedla lotnisko. Stąd właśnie zwracam się z prośbą o rozważenie podjęcia zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu węzła Warszawska, tak aby punkt pierwszy pojazdy jadące z centrum w kierunku osiedla lotnisko
w kierunku Centrum Handlowego Galerii Gruziąskiej oraz Trasy Średnicowej mogło skręcać w prawo w Alei Solidarności bezkolizyjnie poprzez krokoskręt. I punkt drugi, pojazdy jadące Aleją Solidarności z kierunku Rządza mogą skręcać w prawo w kierunku osiedla Lotnisko i Szpitala w Węgrowie bezkolizyjnie poprzez prawoskręt. Do tego załączyłem taką ręcznie adresowaną ławkę. Panie prezydencie, proszę. Jeszcze bym wszystko pana radnej informacji. Podjęta decyzja, a inaczej nasz wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez komisję i takie strzałki, jeżeli tylko dostaniemy na to środki finansowe, zostaną zamontowane, czyli ta organizacja ruchu zostanie zmieniona. Na skrzyżowaniach ulicy Sikorskiego z Piłsudskiego, tam zjazdą z ulicy Mikołaja Zryńska. Piłsudskiego Mikołaja Zryńska, Jana Pawła II Łyskowskiego, Solidarności Halera w kierunku lotniska, Halera Solidarności, Solidarności Halera w kierunku centrum. To wszystko ma pozytywną opinię, więc tylko czekamy na pieniądze i zostanie to zrealizowane. Środki dołożyć na modernizację tych systemów sterowania ulicami. Niestety przy tej zmianie, którą państwo dzisiaj uchwaliliście dwie godziny temu, to się jeszcze nie znalazło, bo nie było uwolnionych wolnych środków z innych zadań. Jeżeli one się pojawią, dostaniemy albo zwiększenie jakiegoś dofinansowania, to jak pani dyrektor wspomniała, te skrzyżowania będą zmodernizowane. Dziękuję jeszcze mocno panu prawo skręt z kierunku centrum w kierunku osiedla Rządcy Miszek i w ogóle trasy średnicowej, a jeden tylko pozostawić do jazdy na wprost, ponieważ dokładnie natężenie ruchu jest takie, że połowa pojazdów jedzie na wprost, połowa skręca w prawo. Więc zielona strzałka w prawo powoduje, że można skręcić w prawo, warunkowo zatrzymując oczywiście ustępując pierwszeństwa pojazdom innym, które mają wtedy zielone światło. Natomiast jeżeli ktoś będzie jechał na wprost, to i tak będzie blokował ten prawo skręt. Tak? Natomiast gdybyśmy zrobili tylko i wyłącznie pas ruchów dla skręcających w prawo, następny kawałek, czyli pod samym wiaduktem, ten pas w ogóle był wyłączony z ruchu. Natomiast w dalszej części pojazdy jadące z Alei Solidarności skręcające w ulicę Halera przechodzić od kawałek dalej w stronę Lotniska i Węgrowa, dalej też mogłyby spokojnie, bez żadnego zielonej strzałki, skręcać sobie w prawo, bo miałby po prostu ten swój pas włączający. Te pojazdy, bo czasami się tak wydaje, pamiętam kiedyś swoje doświadczenie, że też wydawało mi się wjazd z Gdyńskiej w ulicę Chełmińską, że też zrobić jeden na wprost, jak ten skręcający, ale jak stanąłem i kończyłem pojazd, okazało się, że jest zupełnie inaczej. Trzeba po prostu dokonać pomiarów i wtedy podjąć decyzję. Dziękuję panie prezydencie. Czy było deklarowane przez sztab Wojska Polskiego? W tej chwili dotarło do gruncia informacji, że miałoby to nastąpić w roku 2018. Ja nie będę tutaj całej tej interpelacji czytał, bo to mija się w tym wypadku z celem. Chodziłoby o to, żeby potwierdzić tą informację, bądź jej zaprzeczyć. Natomiast jednocześnie, jeżeli tego typu ruchy wojsko nasze wykonuje, to trzeba brać pod uwagę jedną bardzo prostą zależność. Albo część ludzi, która pracuje na stadionie w tej chwili zostanie bez pracy i pojawią się znowu bezrobocie na naszym rynku pracy, a z drugiej strony będziemy mieli olbrzymi obiekt, z którym tak naprawdę nikt nie ma bladego pojęcia, co zrobić. Więc wnoszę tutaj może wniosek o rozpoczęcie prac studialnych w tym zakresie. To by było ewentualnie to, mówię. Natomiast chodzi mi tylko po prostu tutaj o to, żeby potwierdzić, bo przecież głównie informacje dotyczące daty opuszczenia tego obiektu przez Wojsko Polskie. Przedtem była to deklarowana data w 2020 roku. W tej chwili są informacje o tym, że ma to być rok 2018. Powstanie w 2018. To są jakieś nieoficjalne informacje, nie sprawdzone do prezydenta, nic takiego drogą oficjalną nie dodano. Natomiast po raz kolejny powtórzę, byłbym bardzo ostrożny w przygotowaniu planów awaryjnych na wypadek wyjścia wojska, bo to tylko spowoduje, że decyzja naszej armii będzie szybsza, żeby opuścić cytadelę. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni otrzymali na biurkach wniosek nowego stowarzyszenia, które zostało powołane w Gruziądzu. Stowarzyszenie nazywa się Stowarzyszenie Właścicieli Dzierżawców Pawilon z siedzibą przy ulicy Łyskowskiego 37/23. Chciałbym w imieniu też osób handlujących wszystkich na giełdzie przy ulicy Łyskowskiego, ale także w imieniu tego stowarzyszenia złożyć w dniu dzisiejszym interpelację. Interpelacja dotyczy wypowiedzenia aktualnej umowy dzierżawy
targowiska hurtowego przy ulicy Łyskowskiego 37, która obowiązuje do roku 2017 i przekazanie w zarząd i administrowanie na podstawie kolejnej umowy dzierżawy przedmiotowej giełdy targowiska Stowarzyszeniu Właścicieli i Dzierżawców Pawilon z siedzibą przy ulicy Łyskowskiego 37/23 w Gruziądzu. Uzasadnienie. Sytuacja lokalnego małego handlu zarówno w mieście, jak i na terenach sąsiadujących gmin nie należy do najlepszych. Wpływ na to ma duże zubożenie społeczeństwa, utrzymujący się długo już wskaźnik dwucyfrowego bezrobocia, ale także ponadnormatywne nasycenie miasta Gruziądza handlem wielkopowierzchniowym, galeriami, marketami i dyskontami. Gruziądz stał się dominującym miastem w Polsce, przeliczając metry kwadratowe sklepów wielkopowierzchniowych dla jednego mieszkańca. Siłą rzeczy należy stworzyć mechanizm wspomagania tego najmniejszego handlu, aby zapewnić różnorodność towarów, zarówno w jakości, walorach, ale także w ich cenie. W państwach Europy Zachodniej mamy czas renesansu dla drobnego handlu, dla powrotu targowisk, dla drobnych i małych producentów, których nie ma w dużych sieciach handlowych. Miejsca te cieszą się wielkim uznaniem obywateli, mieszkańców. Pod Berlinem w Niemczech powstał wielki bazar z innymi produktami niż te, które są w marketach. Jest oblegany, niektórzy przyjeżdżają na zakupy z bardzo dużych odległości. Paradoksem lokalnej giełdy jest także obsługiwanie terenu z dużym promieniem odległości. Nawet z Pruszcza Gdańskiego przyjeżdżają niektórzy po lepszy i tańszy towar. Tysiące imiennych odbiorców, którzy widnieją na listach komputerów w pawilonach handlowych, dobrze świadczy o posiadanej ofercie. Pomimo bardzo złej sytuacji na rynku w handlu, wynikającej z różnych powodów, z nieuczciwej konkurencji przede wszystkim, bo inaczej traktowane są sklepy wielkopowierzchniowe. Niedawno zarejestrowano w sądzie Stowarzyszenie Pawilon, do którego wstąpili dzierżawcy funkcjonujący na giełdzie handlowej. Jest już ich prawie około 100. Obecny dzierżawca, poza pobieraniem opłat, według ich opinii handlujących, nie jest zainteresowany rozwojem tego przedsięwzięcia, czyli zapełnianiem pustych pawilonów, wręcz odwrotnie. Najemcy pawilonów odczuwają tendencję likwidacji, zamykania niż wspomagania giełdy. Zwalniane pawilony przez handlowców na polecenie obecnego dzierżawcy muszą być natychmiast rozbierane. Jest to nie najlepszy sygnał. Powołane stowarzyszenie przez handlowców w swych założeniach, w statucie tworzy egidę dla małego handlu. Ma zapewnić jak najlepsze warunki, ma myśleć rozwojowo o targowisku i o korzyściach dla obu stron, bo dla kupujących także. A wolny rynek jest wartością ponadczasową, nawet w tej najmniejszej sferze. Zarządzanie targowiskiem przez samych handlujących jest na pewno optymalnym rozwiązaniem, gwarantującym opłacalność dla wszystkich stron, poza pośrednikiem, który być może już dość duże zyski osiągnął. Jest także wielkim dobrem dla konsumentów, bo tworzy alternatywę oferty handlowej, inną jakościowo na pewno, a po przekazaniu rokuje relatywnym obniżeniem opłat dla handlowców przede wszystkim, ale być może obniżeniem cen towarów także. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i duży niepokój wśród handlowców wynikający z zagrożenia likwidacją giełdy tego targowiska, wnoszę do pana prezydenta podjęcie tej ważnej decyzji w sprawie należnej i uzasadnionej. Giełda obsługuje dzisiaj kilka tysięcy podmiotów. Myślę, że to jest też kilka tysięcy stanowisk pracy w promieniu, tak jak mówiliśmy, kilkudziesięciu kilometrów. To są punkty handlowe, które się zaopatrują. Między innymi nasze lokalne targowiska w Gruziądzu także dokonują zakupów na tej giełdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu.
czy jeszcze dzisiejsze interpelacje. Widzimy już kolejny termin posiedzenia komisji na 18 maja. Prawdopodobnie jeszcze to Państwo potwierdzę. Już dzisiaj wszystkich radnych i nie tylko radnych zapraszam, gdzie będziemy dyskutowali na temat koncepcji funkcjonowania targowiska hurtowego. Bo jak Państwu wiadomo, wpłynął nie tylko wniosek tego stowarzyszenia, o którym mówi radny Kosiński, stowarzyszenia, które zostało zawiązane 10 kwietnia, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo świeża sprawa, ale także wpłynęła propozycja państwa listopadzkich, którzy prowadzą to targowisko od ponad 20 lat, propozycja zakupu terenu tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Odnosząc się do tego, co powiedział radny Kosiński, nie wiem, na ile jest możliwe wypowiedzenie wcześniejsze tej umowy. Umowa została podpisana na 23 lata i ten termin mija w 2017 roku. Nie wiem, czy proceduralnie jest możliwe skrócenie terminu trwałości tej umowy. Oczywiście wydaje się, że na posiedzeniu komisji trzeba by rozpatrzyć różne warianty funkcjonowania tego targowiska. Rzeczywiście ono jest, oddziaływuje no, szerzej niż mi się to wydawało. Jest kilka modeli, to nie jest tylko możliwość prowadzenia dalej przez państwa listopadzkich czy przez stowarzyszenie, ale na przykład jedna z opcji, o której dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji, to jest prowadzenie targowiska na przykład przez MPG, spółkę miejską, która prowadzi pozostałe targowiska rodzące, więc tych opcji jest więcej, czy powołanie spółki celowej w systemie partnerstwa PPP z gminą wraz z tymi kupcami prowadzenie no, działalności no, jakby wspólnie. Więc możliwości rozwiązań jest więcej i to już jest przedmiotem, jakby było przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej. To specjalne posiedzenie będzie 18 maja. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Pan radny. Rewitalizacją linii tramwajowej i na ulicach przyległych. Bym proponował taki okres do końca roku. W uzasadnieniu bym podał, że niestety przedsiębiorcy na tym terenie przez ostatnie 18 miesięcy doznali sporych strat. Byłaby to jakaś forma rekompensaty, a po drugie wszyscy mówimy, jak ożywić starówki. To by był mały krok w tą stronę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze w dniu dzisiejszym chciałbym z Państwa zrobić interpelację. Nie widzę. Przechodzimy, Szanowni Państwa, do zapytań głosów. Jeszcze przedtem tylko proszę termin dotrzymać. Data graniczna 30 kwietnia. I teraz zapytania wolne głosy. Odpowiedzi na piśmie otrzymali następujący radni. Pan Marek Czertek i pani Edyta Orłowska. Czy Państwo coś chcecie wnieść do kości pisemnej? Panie, nie trzeba. Kto w dniu dzisiejszym chciałby zgłosić zapytania? Pan radny Żebrowski, pani radna Iwanowska, pan radny Koprowski, pan radny Kowarowski, pan radny Rode, ja też będę składał, pan radny Szymański, pan radny Wiśniewski, pan radny Kosiński, pani radna Makowska, przepraszam bardzo. I w tej kolejności pan radny Żebrowski, bardzo proszę. Mamy górę zamkową, mamy w tym momencie otwarcie w zasadzie sezonu turystycznego, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że przy wejściu na teren góry zamkowej znajdują się dwa fragmenty płyt nagrobnych, które są w tej chwili wysmarowane sprayem. Czy można było tego spowodować, aby służby miejskie zlikwidowały te gryzmoły, które znajdują się na tych płytach, które potrzebne mogą chyba taka reklama? Dziękuję. Piękny plac zabaw na terenie parku naszego miejskiego jest rzeczywiście wykorzystywany przez rodziców, przez dzieci, ale też niestety jest wykorzystywany przez ludzi, trudno to nazwać dorosłymi, no ale no, też można w późniejszych godzinach przez starszą młodzież, no przez dorosłych, dla których niestety te urządzenia nie są przeznaczone. I mam taką prośbę, żeby monitoring użytkowników tego placu zabaw nie skończył się tylko na monitorowaniu, ale również na pouczeniach czy interwencji straży miejskiej, osób jakby powołanych do tego, żeby uniemożliwić starszym korzystanie. No, będzie po prostu zniszczone. A pomijam sprawę dewastacji. Dziękuję. Ja nie oczekuję żadnej pisemnej odpowiedzi. Dziękuję Panie Prezydencie.
Ja mam kilka pytań. Na jednym z portali społecznościowych pan prezydent Sikora poprosił mieszkańców miasta o wyrażenie opinii odnośnie koloru wizualizacji nowych autobusów, które będą jeździły po naszym mieście. Dwóch autobusów. Mam pytanie, czy ogólnie są jakieś przepisy, które ujednolicają wizerunek autobusów MZK, żeby autobusów i tramwajów, żeby wszystkie pojazdy były malowane tak samo na stałe? No i czy te autobusy, które będą, które są zamówione i które powiedzmy jeżdżą już po mieście, czy jest szansa, żeby one były wyposażone w inne wewnętrzne tablice informacyjne, głosowe informacje o kursie i przystankach oraz wyposażenie autobusów w Wi-Fi, żeby pasażerowie mogli korzystać już z darmowego internetu? Nie, to powiedzmy już powoli robi się standardem w miastach, nie tylko Polski i na Zachodzie. Kolejne pytanie jeszcze odnośnie ławeczki Kopernika. Też w internecie zauważyłem, że jest 5 propozycji i rozumiem, że tą konkretną ławeczkę wybierze komisja konkursowa, tak? I czy jest możliwość, żeby jakimś głosem doradczym było, żeby mieszkańcy, powiedzmy na stronie internetowej oficjalnej Grudziądza, mogli głosować z tych 5 propozycji i wtedy jakby tą wstępną opinię mieszkańców miasta ta komisja konkursowa mogła wziąć pod uwagę. I trzecie pytanie. Wszyscy widzimy, jak pięknie została odnowiona elewacja muzeum, tutaj od strony Wisły. Jednak bardzo szpeci ten murek na tej drodze prowadzącej do bramy wodnej. Czy jest możliwość oczyszczenia chociaż tego muru? Dziękuję. Dziękuję. Odpowiedź do Janusza Chodkowskiego. Pytania na pustne, tak? Natomiast te przepisy, te autobusy zakupione oczywiście będą wyposażone w nowoczesne, interaktywne już tablice informacyjne, możliwe z odgadaniem głosowego, czyli komputer pochodowy, w którym dany autobus będzie wyposażony, będzie to można komunikaty głosowe poszczególnych przystankach nagrać. Natomiast z kwestią Wi-Fi jeszcze jest kwestia dyskusyjna, takiej decyzji jeszcze nie podjęto, bo to się jak wiemy wiąże z kosztami, natomiast oczywiście rozważamy w przyszłości przede wszystkim zacząć od tramwajów, już po, żeby kiedyś to Wi-Fi bezpłatne w nich i sobie funkcjonowało. Dużą szansą jest na pewno kolejna edycja środków unijnych, aby wyposażyć właśnie w te inteligentne systemy transportowe pojazdy, bo na to jest bardzo duży nacisk Komisji Europejskiej. Jeśli chodzi o ławeczkę z Kopernikiem, to nie wydaje się, by było trzecie posiedzenie komisji konkursowej, wyłaniającej wykonawcę ławeczki z Kopernikiem. Zaprosiliśmy 8 artystów z naszego regionu, jak i też klub seniora regionalisty poprosił, aby jeszcze komisja wzięła pod uwagę pracę pana Olega Iwanienko. I komisja wyraziła na to zgodę, więc w sumie ocenialiśmy 6 prac, bo na 8 zapytań 4 artystów odpowiedziało, przy czym jedna artystka, pani Paulina Paczkowska, przedstawiła 2 propozycje, więc mieliśmy 5 prac złożonych do konkursu, plus ta 6 jakby z pana Olega Iwanienko. I w wyniku pierwszego posiedzenia postanowiliśmy, że do kolejnej do kolejnej części samego konkursu zaprosimy 2 artystów, bo na łącznie te 6 prac to mamy 5 ławeczek i jedna taka, może to nie jest ławeczka, ale to jest takie miejsce interaktywne, gdzie Mikołaj Kopernik pokazuje palcem co tam. Zresztą jak Państwo w przerwie sesji czy w trakcie, no, możemy zejść na dół, to jest w sali 33. Czy obok boi, bo te prace są tam wystawione, możecie wszyscy Państwo zresztą sami ocenić i obejrzeć. Przy czym zaprosiliśmy pracę pana Jagodzińskiego z Torunia, jeżeli chodzi o ławeczkę. Ona tak naprawdę zdobyła poparcie na 8 członków komisji, na 8, łącznie z tym, że pierwotnie panowie, przedstawiciele klubu seniora regionalisty sami zgłaszali pracę pana Olega Iwanienki, natomiast jak zobaczyli pracę tego pana Jagodzińskiego, to sami wskazali, że im się tamta bardziej podoba i oddali swój głos na ławeczkę artysty Toruńskiego. To jest ten artysta, który między innymi jest autorem makiety miasta Torunia, jak i też przykupki
na nowym rynku, więc jak znamy te rzeźby, to tutaj jestem autor. A ta rzeźba taka interaktywna, no, jest to najważniejsze. Przy czym rzecz ciekawa tutaj nasza pani miejscowa, pani doktor Pominek Kaczor-Paczkowska, troszkę nam, no powiem tak, może ze słowa, w cudzysłowie namieszała, jakby sugerując, że jej ocenie znacznie lepszym, atrakcyjniejszym miejscem ustawienia takiej ławeczki czy tej rzeźby interaktywnej byłoby Góra Zamkowa, aby w tle była wieża Klimek. Więc turyści mogliby sobie siadać z tyłu oglądać. Stąd też zaprosiliśmy tą dwójkę artystów do kolejnego, na kolejne posiedzenie komisji. Będziemy przede wszystkim pytać o precyzyjną wycenę, o wymiary tych modeli, które zostały nam przedstawione, o termin realizacji tych modeli, no i oczywiście prosić Wojewódzkiego Konserwatora, aby uchwalić się wypowiedzią, bo to wypracujemy jednak w strefie konserwatorskiej, a on musi wyrazić opinię swoją pozytywną na ulokowanie danej rzeźby, danej instalacji na terenie objętym ochroną konserwatorską. Jeżeli chodzi o, pan radny pytał o głosy mieszkańców przy internacie, gdzie na portalu miejskim pani rzecznik umieściła zdjęcia też, oczywiście wsłuchujemy się w to, co internauci mówią. Powiem tak, na tym moim profilu, to tam większość osób była zgodna z ocenami akurat komisji, więc też wszyscy wskazywali tą ławeczkę pana Jagodzińskiego. Natomiast ja bym był, szanowny panie radny, ostrożny co do jakichkolwiek konsultacji przez internet. To są doświadczenia krajów europejskich, ale też i Polski. Bardzo często zdarza się, że zwłaszcza młodzi zdolni informatycy potrafią tak ustawić swoje komputery, że będą w trybie ciągłym oddawać głosy na przykład, więc niekoniecznie głosy oddawane przez internet są wiarygodne i zgodne z tym, co myślą mieszkańcy. Kolejne pana pytanie o relację muzeum. Rzeczywiście pan prezydent się wyświetlił na początku sesji. Relacja jest piękna. Natomiast poproszyliśmy wykonawcę tej relacji o złożenie oferty na remont właśnie tego dojścia do bramy wodnej i tych graffiti, które tam mamy po prawej stronie. Czekamy na ofertę, ile ona po prostu wyniesie i czy będziemy w stanie wygospodarować środki na wykonanie tej naprawy, bo rzeczywiście w tej chwili ten murek szpeci na tle ładnej elewacji muzeum. Dziękuję bardzo. Przez Morit przy ulicy Warszawskiej. Tak, ten plac chyba, jak się nie mylę, był jednym z pierwszych, może nie pierwszy, tak, który powstał na terenie miasta i tam chociażby taka największa atrakcja. Chyba, że to się zmieniło, może ja tam parę dni nie byłem, może akurat jest to naprawione, ale jest taka zjeżdżalnia, na której dziecko siada, się rozpędza i sobie jedzie z punktu A do B, tak? Można takim półlotem ślizgowym. Fajnie by było, jeżeli to jest naprawione, gdybyśmy mogli, powiedzmy, no, do tej radości trochę mało sprawić, tym bardziej, że pogoda jest coraz ładniejsza. A drugie pytanie dotyczy możliwości, to taka sugestia. Jechałem ostatnio samochodem wzdłuż trasy średnicowej, tam gdzie mieszkańcy no, biegają i patyczaki i wychodzą w inny sposób, się relaksują. I zauważyłem, że tylko w zasadzie między początkiem a końcem jest jedna ławka z zadaszeniem. Tak? Może by pomyśleć, jeżeli tam chodzą często osoby starsze, a ten odcinek jest dosyć długi, bo tam kilka kilometrów ma być, może jeżeli by była taka możliwość, żeby gdzieś dostawić. Ale mówię, no to tak, to mi się rzuciło w oczy. Tak? Oczywiście nie oczekuję na piśmie żadnej odpowiedzi, ale jeżeli by mógł się pan prezydent ustosunkować do tego, czy jest taka szansa, to bardzo bym prosił. Pani dyrektor, ten plac zabaw nie jest przy ulicy Warszawskiej, tylko to jest inna ulica, to jest wolna czasie dla TSM. Jest to plac zabaw przy ulicy Karzyńskiego, polskich skrzydeł, bo podawano będzie panu tą terolkę taką do zjeżdżania. Tam jest, jeżeli jeszcze nie jest to naprawione, to będzie w najbliższych dniach, ponieważ no, została zniszczona belka, trzeba było tę belkę dorobić. My na pewno tego nie zostawiliśmy, tak? No, nie mam tej informacji, czy to już jest zamontowane, ale na pewno. A, na pewno nie będzie. Tak. To jest jeden z tych placów, gdzie no, nie ma tego wandalizmu aż tak bardzo. Na innych placach mam większe dużo problemy, ale staram się reagować na bieżąco na takie rzeczy, które trzeba naprawić. Co do ławek, na pewno ciekawa propozycja. Zorientujemy się. Panie Przewodniczący, Sekarole, Panie Prezydencie, ja mam dzisiaj kilka pytań. Natomiast najważniejsze to jest, dlaczego nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie, które zadałem miesiąc temu.
może przypomnę, miesiąc temu prosiłem o możliwość wymalowania przejścia dla pieszych na ulicy Portowej w okolicach mostu. Tak by umożliwić przejście mieszkańcom pobliskiego osiedla, którzy przyjeżdżają na targowisko miejskie. Kierowcom brakuje miejsca, także parkują pod mostem, przechodząc w miejscu niedozwolonym, w miejscu niewidocznym. Natomiast przejście dla pieszych w pobliżu bramy wejściowej na wjazdowej na targowisko znacznie poprawiłoby sytuację bezpieczeństwa, tak poprawiło, jeżeli chodzi o ten odcinek drogi portowej. To jest znaczy, pana Jarosława Mutka. Odpowiedź była taka, że na najbliższym posiedzeniu komisji zastanowiono się nad tym projektem. I dostaną odpowiedź dyrektora o rozważenie, natomiast on udzielił panu informacji odnośnie tych barier chłonnych, które tam są. Jeżeli by je przeciął, pamiętam, to niekoniecznie całość. Wtedy spełniała warunki pod względem bezpieczeństwa. Pani dyrektor zarządu miejskich się zgłasza, być może zna coś. W marca 2015 roku to stanęło na komisji inżynierii ruchu i oczywiście komisja no, negatywnie podjęła, tak, nie przyjęła tego do realizacji z racji na to właśnie, że są, jest to w miejscu łuku i bardzo zła widoczność. Natomiast ja bardzo przepraszam, bo mój pracownik został zobligowany, żeby się z panem skontaktować i to przekazać, ale to ja mogę tylko przeprosić i bo zawsze po sesji jest, po komisji jest tak, że pracownicy się kontaktują. Ja jedynie mam tutaj protokół, to jeżeli można to zostawię, ale jeżeli i tak jak mówię, no bardzo przepraszam. Z broni pneumatycznej, w których również brałem udział, podeszła do mnie grupa osób, którzy się stowarzyszają w takim klubie strzeleckim. Z prośbą, z zapytaniem, czy mógłbym zadać pytanie tutaj panu prezydentowi. Chodzi o możliwość udostępnienia jakiegoś pomieszczenia, które można byłoby przeznaczyć na strzelanie z broni pneumatycznej. Istnieje taka strzelnica w Niszku, natomiast ta strzelnica nie spełnia, z tego co słyszałem, wymogów odległościowych, czyli odległości 10 metrów strzelającego od tarczy. Istnieje również strzelnica przy ulicy Ceganianej w Loku. Ta strzelnica jest usytuowana na drugim piętrze. Natomiast ci członkowie byliby zainteresowani utworzeniem sekcji strzeleckiej z broni pneumatycznej osób niepełnosprawnych. No niestety nie ma możliwości, by osoba niepełnosprawna po schodach przedostała się na drugie piętro do tej strzelnicy. Dlatego pytam, czy miasto dysponuje jakimkolwiek pomieszczeniem, które spełniałoby te warunki, czyli odległość 10 metrów strzelającego od tarczy plus ta odległość powiedzmy 5 metrów, tak żeby można było swobodnie się przesuwać. No i szerokość tego pomieszczenia, nie wiem, około 6 stanowisk. Panie prezydencie, proszę bardzo. Czy ja bym mógł prosić pana, weźmy te osoby, konkretyzowanie tego swojego zapytania na piśmie. Będziemy łatwiej im odpowiedzieć po prostu. Z południowych, z jednej strony jestem bardzo szczęśliwy, że udało się otworzyć basen, natomiast czy byłaby możliwość, to jest okres próbny z tego co wiem, tak? Czy byłaby możliwość na ten okres próbny otworzyć ten basen w sobotę, w niedzielę, w godzinach od rana do wieczora i wtedy byśmy mogli zbadać, kiedy jest największe napełnienie basenów i moglibyśmy wtedy ewentualnie ograniczyć godzinowo otwarcie basenu, tak żeby dopasować to do jak największej ilości osób, które odwiedzają basen. Jeżeli będzie zapotrzebowanie tak duże, że czy będą informacje o tym, że niektórzy chcieliby korzystać w dłuższym okresie czasu, to oczywiście wydłużymy ten czas. Czyli plazu dróg miejskich, które zostało dostarczone poprzedniej kadencji, w ostatnim właśnie roku tej kadencji, to był wykaz wszystkich dróg na terenie miasta Grudziądza, które przewidywano do remontu, które już miały dokumentację, które w przyszłości miały być remontowane. Mieliśmy do tego tematu wrócić, żeby radni też mogli nad tą sprawą podyskutować, wskazać swoje propozycje. Ja wiem, panie prezydencie, że to nie jest temat na jeden rok budżetowy, ale jesteśmy na początku kadencji i można by tutaj przy współpracy wszystkich radnych nad tym tematem się pochylić, zobaczyć jakie są możliwości i sfinansowania, na jakim etapie jest dokumentacja. Mówię, ten wykaz był dostarczony.
w ostatnim roku kadencji poprzedniej Rady. Jeżeli by można do tego wrócić, to usystematyzować, byłbym bardzo wdzięczny, panie prezydencie. Drugie moje pytanie dotyczy ulicy Armii Krajowej. Jest to ulica, która w okresie przebudowy trasy tramwajowej była dosyć i mocno eksploatowana od strony samochodów. Jednocześnie też był ruch pieszych do przystanku autobusowego zorganizowanego na dole do ulicy Piłsudskiego. Ta ulica oczywiście, wiem jakie są możliwości remontowe, ale chodzi mi generalnie o chodnik. W wielu miejscach ten chodnik jest popękany, tam mieszka bardzo dużo osób już w podeszłym wieku. Oczywiście znam, panie prezydencie, możliwości finansowe miasta. Chodziłoby mi tylko o remont częściowy tego chodnika, uzupełnienie, na przykład szkoły muzycznej tam w najbliższej okolicy, ewentualnie nieruchomość Armii Krajowej nr 14. To są tylko takie przykładowe sprawy. No, bym prosił o rozważenie, panie prezydencie, remont tego chodnika. Może to być rozebranie, nałożenie, uzupełnienie tej kostki. Oczywiście z materiału gdzieś odzyskanego, ale będę bardzo wdzięczny o do tego problemu ustosunkowanie się. I trzecia moja sprawa to dotyczy straży miejskiej. Wiemy, że są różne typu dyskusje na temat funkcjonowania, potrzeby straży miejskiej. Też zmieniły się przepisy dotyczące inicjatywy uchwałodawczej. Tak, mieliśmy w poprzedniej kadencji projekt uchwały w sprawie likwidacji, ale tak się zastanawiałem, czy można by wprowadzić się nadzorem zachodniej Europy, Stanów Zjednoczonych, że funkcjonariusz, oczywiście pilotażowo, nie wiem, że to są też wydatki, że funkcjonariusz byłby wyposażony w kamerę, która by rejestrowała daną interwencję. To jest oczywiście koszt, ale też jednocześnie będzie wskazywało, że praca strażników miejskich jest na wysokim poziomie, że strażnicy podejmują zgodnie z prawem interwencję, a to wszystko byłoby rejestrowane w odpowiedni sposób. To wszystko, panie prezydencie. Znaczy, popatrzę jakąś pracę komisji, pracownicy przyjdą na przedyskutujemy ten materiał, który się dużo nie zmienił od zeszłego roku, tutaj możemy rozmawiać o drogach i o tym wykazie. Jeżeli chodzi o Armii Krajowej, pani dyrektor, zatem coś by chciała powiedzieć, czy może przewiduje w tym roku, czy nie? Nie mamy tego przewidziane do realizacji, ale oczywiście przyjrzymy się, jeżeli będzie taka potrzeba zrobienia czegoś natychmiast, to zrobimy w takim zakresie. Żeby takie kamery kupić, jest problem prawny, bo były straże w Polsce, które miały już takie kamery i musiały te kamery zdjąć. Jest w tej chwili prowadzone prace ustawowe, bo to dzisiaj każda rejestracja obrazu, każda możliwość identyfikacji na podstawie zarejestrowanego obrazu musi być ustawowo uregulowana. My na ten moment prowadziliśmy te mobilne rejestratory w samochodach. Czyli jak strażnicy radiowozem podjeżdżają na interwencję, to tą interwencję mają możliwość nagrać. Aktualnie też prowadzimy takie prace w straży w kwestii zakupienia, wprowadzenia w życie systemu wspomagania dowodzenia, który również przewiduje ten element rejestracji głosowej i audio do naszej bazy danych, żebyśmy mogli się tym posługiwać. My mamy rejestrator rozmów, tak, który wiemy, ja wiem, o czym pan przewodniczący mówi, bo ten rejestrator rozmów, który my mamy u siebie, on bardzo często jest bardzo dobrym dowodem do rozstrzygnięcia różnych spraw. I kwestie zgłaszania interwencji, i kwestie załatwienia tej interwencji, i kwestie kto jak się zachowywał, tak? Bo on rejestruje i zgłaszającego, ale rejestruje też cały proces podejmowania decyzji, czyli jak dyżurny tą interwencję przyjął, komu wydał polecenie, jak szybko dotarli na tą interwencję i jaki dyżurny dostał zwrotną informację, jak ta sprawa została załatwiona. Jest w tej chwili problem prawny, żeby tą interwencję rejestrować na kamerę. Zadać kilka pytań dotyczących spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne. Obiecałem mieszkańcom, że o to spytam. Spółki
która powstała, została powołana przez Radę Miejską 29 czerwca 2011 roku. Przypomnę Państwu, że jesteśmy w roku 2015, a więc już minęło trochę czasu. Ja postaram się stawiać bardzo precyzyjne pytania i bardzo bym prosił Pana Prezydenta o bardzo precyzyjne odpowiedzi. Bardzo mi zależy, żeby to były odpowiedzi głównie na piśmie. Chciałem przede wszystkim spytać i poprosić o podanie uzasadnienia dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia dla prezesa GIM-u. Bardzo bym prosił, ja takiego uzasadnienia nigdzie nie słyszałem, wiem, że media pytały o to, więc bardzo bym prosił o to uzasadnienie. Ja pytam o to tym bardziej teraz, w tym momencie, dlatego że zapewniano nas na Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej właśnie w czerwcu 2011 roku, że wynagrodzenie dla prezesa GIM-u będzie wynosiło około 1000 zł brutto. Że zrobi się wszystko, aby koszty funkcjonowania spółki były jak najmniejsze. I to słyszeli wszyscy radni, Państwo nas przekonywali, że tak będzie. W związku z tym my podjęliśmy też decyzję, że jeżeli tak będzie, to będziemy głosować za powołaniem tej spółki. Dzisiaj, proszę Państwa, po tym okresie wiemy o tym, że wynagrodzenie prezesa spółki wzrosło pięciokrotnie. W związku z tym, proszę Państwa, chciałbym uzyskać odpowiedź, jakie jest uzasadnienie dotyczące zwiększenia tego wynagrodzenia. A pytam o to również nieprzypadkowo, dlatego że cofnąłem się troszeczkę do posiedzenia tej komisji, także do posiedzenia Rady Miejskiej Grudziądza 29 czerwca 2011 roku. Ja nie wiem, czy Państwo może o tym wiedzą, może niektórzy tak, ale wtedy na Komisji Budżetu zapewniano nas, że by nie generować kosztów tej spółki, prezes będzie powołany na okres pół roku, może rok. Proszę Państwa, może rok. Co się stało? Prezes jest do dzisiaj z pięciokrotną pensją. Więc kto tak zapewniał, przepraszam? Zapewniano nas, pan prezydent Ślusarski zresztą na sesji 29 czerwca 2011 roku potwierdził, że tak mówiono o tym. Ja wiem, że na pewno pana prezydenta Malinowskiego nie było, bo rzadko bywa na komisjach, gdzie podejmuje się bardzo ważne decyzje. Na sesjach zresztą też państwo widzą, mają tego przykład. Natomiast proszę państwa, był obecny pan przewodniczący komisji, był obecny pan wiceprezydent Ślusarski, był obecny pan Marek Nowak, dyrektor szpitala. Przypuszczam, że głównie zapewnienie to chyba od niego padło, już dokładnie nie pamiętam, więc nie chciałbym. Natomiast pan prezydent to potwierdził, że tak, takie zapewnienie padło. Potwierdził to na sesji, ja przeczytałem sobie protokół z posiedzenia tej sesji. W związku z tym to są moje takie pytania i dodatkowo jeszcze chciałbym spytać, ponieważ spółka nie przynosi żadnych dochodów, w związku z tym chciałbym spytać, a z czego ta pensja jest wypłacana? Z jakich środków finansowych, proszę Państwa? Z jakich? Sami Państwo dobrze wiecie, że spółka została powołana po to, aby wziąć kredyt na dokończenie budowy szpitala. Więc to jest kolejne pytanie i bardzo proszę o bardzo precyzyjną odpowiedź właśnie w tej kwestii, z czego wypłacana jest pensja prezesowi tej spółki. I na zakończenie, proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie, bo to myślę, że to też się wiąże, jeżeli powołano spółkę, powołano prezesa, powołano też Radę Nadzorczą, w związku z tym dobrze by było też wiedzieć, ile od tego okresu, a więc od momentu powołania spółki do dnia dzisiejszego, jakie koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej zostały poniesione. Więc to jest ostatnie pytanie, a więc krótko mówiąc, pytam o wynagrodzenie Rady Nadzorczej. I bardzo bym prosił, tak jak powiedziałem, bardzo precyzyjne odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan... W sprawie bardzo dobrej. Kiedyś już rozmawiałem z panią dyrektor ZBM-u, ale chciałbym się przypomnieć w bardzo drobnej sprawie, mianowicie prosiłbym o jakieś oznakowanie na skrzyżowaniu ulicy Łyskowskiego z ulicą, z trasą średnicową. Tam jest taki wzbudzane przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów. I ja już kiedyś sygnalizowałem, że dla osób skręcających z ulicy Łyskowskiego w trasę średnicową nie ma żadnej sygnalizacji, zapala się po prostu zielone światło i tyle. I nie ma żadnej sygnalizacji, że po skręceniu w prawo można spotkać pieszego albo rowerzystę na tym przejściu. A rowerzysta i pieszy też ma zielone światło na tym skrzyżowaniu. W związku z tym wiem, że
tego typu sytuacje są jakoś oznakowane, są nisko zawieszone jakimś tam pomarańczowym, drugającym światłem czy coś takiego i prosiłbym, żeby to zrobić, bo wbrew pozorom to przejście jest dosyć często eksploatowane. Tam jest też przejazd dla rowerów, to rowerzysta wjeżdża na to, jak widzi, że ma zielone, to po prostu wjeżdża na to skrzyżowanie. Jest wtedy raz, że dochodzi do kolizji, jest obtrąbiany przez kierowcę, któremu się wydaje, że no jakim prawem on mu się tutaj znalazł, skoro on ma zielone i myślę, że na tym skrzyżowaniu trzeba to rozwiązać, ponieważ do tego, ja sam korzystam dosyć często z tego skrzyżowania i wiem, że bardzo często do takiej sytuacji dochodzi, prosiłbym, żeby to jakoś tam rozwiązać zgodnie z przepisami czy z przyjętymi zwyczajami oznakowywania takich kolizyjnych sytuacji na skrzyżowaniach. Dziękuję bardzo. Aktualnie są zbierane podpisy przez mieszkańców osiedla Miszek w sprawie taki apel w sprawie budowy sali gimnastycznej przy zespole szkół nr 1. Podpisują się nie tylko mieszkańcy osiedla, ale i mieszkańcy Grudziądza, i rodziny, wszyscy, którzy uznają tą potrzebę za priorytetową. I mam pytanie odnośnie wdrożenia, przynajmniej podjęcia próby, wdrożenia tej inwestycji do wieloletniej prognozy rozwoju bazy sportowej. Chociaż temat jest teoretycznie zamknięty, ale wiemy, że termin realizacji został przesunięty. Są środki na koncie. Może spróbować zrobić jakiś aneks, aplikować i złożyć w końcu ten wniosek po tylu latach, ponieważ czas upłynął. Państwo zmarnowaliście bardzo dużo czasu, zaniechując tej budowy zupełnie, czyli odstawiając tą budowę tej sali, którą żeście deklarowali w 2010 roku, przypomnę. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnych konsekwencji w tej sprawie, poza wydanymi już pieniędzmi na kosztorys, na budowę, na projekt budowlany i na kosztorys. To zostało już wydatkowane, pewnie trzeba będzie aktualizować, bo już minęło sporo czasu. No i brakuje dalej konsekwencji, bo minął składanych deklaracji. Czyli to jest pierwsze pytanie. No i drugie pytanie dotyczy sytuacji terenu w Niszku, na terenie osiedla Niszek, które powiem jest w szczególnym upodobaniu, w cudzysłowie upodobaniu miasta Grudziądz. Chodzi o teren przyległy do budynku ulicy Pocztowej. I stąd, i sowot, w zasadzie bez chyba żadnego uzasadnienia, bez żadnej informacji, nawet pewnego dnia wyrwano z tego terenu resztę huśtawek. Zdemontowano ławki, które instalowano 2 lata temu, porządne, mocne ławki, na które prawie codziennie w okresie od wiosny do później jesieni przychodzili ludzie starsi z tego bloku i sobie odpoczywali. Dzisiaj pozostał zagarnięty ugór. No ktoś powie, no niech sobie ludzie piszą projekt obywatelski, ale to nie o to chodzi. Być może jeżeli jest faktycznie plac zabaw w ramach też projektu budżetu zrealizowany na terenie szkoły, to uważam, że powyrywanie wszystkich ławek z tego miejsca akurat było no, rzeczą już skandaliczną, dlatego że akurat taka potrzeba jest, jeszcze raz podkreślam. W tym budynku mieszkają prawie wyłącznie ludzie starsi, ludzie wiekowi. No, są tam też osoby nawet stuletnie, które jeszcze sobie maszerują i chodzą. Jest taki pan, który ma prawie 100 lat. Także i ta potrzeba jest to bezwzględna i dzisiaj taka decyzja no niestety jest zupełnie skandaliczna i powiem szczerze, że żądam przywrócenia przynajmniej formułę tych kilku ławek, które powinny być na tym terenie i powinny służyć mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Szanowny Rado, ja też mam pytania, no nie jedno, a 3. Chciałabym zapytać, jakie przeznaczenie ma kostka bokowa chodnikowa z całej ulicy Legionów, z stolicy Starówki? Następne pytanie, aczkolwiek może wniosek, może warto byłoby się zastanowić, znajomi, rodzina z naszych sąsiadujących miejsc uważa, czy z Torunia, z Wykoszcze, że mamy przepiękny punkt widokowy właśnie Klinek. Aczkolwiek robią szerokie oczy, mieszkańcy tych miast po prostu nie wiedzą, że Grudziądz posiada tak wielomilionową inwestycję, taki piękny punkt widokowy, bo tyle wieża Klinek, odrestaurowanie tej wieży kosztowało. Należałoby się moim zdaniem i ogromna prośba, żeby rozreklamować to miejsce. Jesteśmy przed okresem takim wakacyjnym, letnim, żeby ściągnąć mieszkańców do Grudziądza, żeby zwiedzali tą wieżę.
może jakimś paskiem telewizji polskiej Bydgoszcz, że coś takiego posiadamy. Ta promocja, która została poczyniona, uważam, jest za skromna i dlatego myślę, że warto by było. No i trzecie, to jest takie pytanie dotyczące nowego rozdania RPO 2014-2020, dotyczy właśnie strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada współpracę, silną współpracę samorządów z instytucjami gospodarczymi. Ja chciałabym zapytać, jaka jest perspektywa, plany samorządu grudziąckiego w związku z nowym rozdaniem RPO dotyczącym współpracy samorządów w Polsce z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, bo tak zakłada program strategii rozwoju województw, w najbliższej przyszłości, aby wesprzeć te firmy, mając na uwadze integrację i wzmocnienie relacji samorządu i środowisk gospodarczych, mając na uwadze wizerunek środowisk gospodarczych samorządowych, mając na uwadze współpracę samorządów ze środowiskami gospodarczymi, czy poczyniliśmy, czy mamy jakąś wizję, żeby w tym programie strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego było to zaznaczone, czy już są jakieś prace czynione, bo wizja jest najważniejsza, żeby w ogóle korzystać ze środków. Ja pomijam tutaj ewentualne szkolenia, gdzie są przeznaczone środki, już poczyniono te prace. Chodzi mi po prostu o wizerunek tego środowiska gospodarczego w naszym mieście na tle rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej, pan z Ulicy Legionów. To już wielokrotnie były takie pytania tej sali, po raz kolejny odpowiem. Ona jest w tej chwili składowana w magazynie Zarządu Dróg Miejskich. Przede wszystkim gro tej kostki jest wbudowana ponownie na odcinek tutaj do ulicy Sikorskiego. W tej chwili jest ona wbudowywana. Część tej kostki została już wykorzystana przy modernizacji ulic Starego Miasta. Jak pamiętamy, na początku lat 90. ulice Starego Miasta miały piękną kostkę granitową, została ona betonową kostką, zamieniona tą betonową, więc tutaj odzyskał stary blask się ostatnio, więc to była ta część kostki. Część z niej przewidujemy na ulicę Królowej Jadwigi, która jest pod Spichlerzami, aby dojazd do tych miejsc wielkich imprez masowych móc wykonać z kostki granitowej, bo ona jest odporna na fale powodziową ewentualne na wiosnę tutaj przypłynięcie gry lodowej, bo niestety nawierzchnia asfaltowa, ale pierwsze by nie współgrała z Spichlerzami, a kostka będzie. Po trzecie zamierzamy dalej rewitalizować ulicę. Pamiętajmy, że mamy ulicę murową, to nadal jest w kostce betonowej, jak i też mamy ciąg ulicy Mickiewicza na dół do Poczty Polskiej, która też jest betonowa. Wszędzie powinna przywrócić się ten blask starszy sprzed dwóch wieków, aby te ulice wyglądały w kostce brukowej i granitowej. Jeżeli chodzi o Klimek, to jak Państwo wiecie doskonale, od 1 kwietnia zarządzaniem przejął Klimkiem i użytkowaniem Muzeum Grudziąckie. Planowany jest szereg różnych imprez, jak i też działań promocyjnych. Ja już dzisiaj widziałem pierwsze takie materiały, takie zawieszki, choćby do kluczu z wizerunkiem wieży Klimek. A Pani zapomniał, tą wieżę bardzo dużo ludzi przychodzi, więc oni jednak skądś tą informację pozyskali. Natomiast oczywiście rozważyć to trzeba będzie promocję ogólnopolską, ale myślę, że w ramach różnych projektów unijnych, bo wydawać ta telewizja regionalna czy ogólnopolską na jakiś pasek, to może to być działanie skuteczne, tym bardziej, że jest mało mierzalne, w jaki sposób ci turyści, czy oglądający, wpłynie to na to, że nie każdego Grudziądza się skrywa. Więc ostatnie pytanie jest złożone, jeżeli chodzi o RPO na lata 2014-2020. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która jest wskazana w tym RPO, została przyjęta przez zarząd, przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego jesienią roku 2013. To jest ta strategia 2020+, i ona już jest przyjęta. Całą tą strategię, jak i RPO, w tych komitetach monitorujących, jak i ciałach doradczych przy marszałku funkcjonują przedstawiciele
drobnych, małych, średnich przedsiębiorców. Każdy czynnik społeczny jest reprezentowany poprzez organizację te kujawsko-pomorskie i tam te wszelkie wnioski spływały. Ostatnio w zeszłym tygodniu byłem na komitecie monitorującym nowe już RPO, gdzie była ta konferencja otwierająca, pan prezydent, gdzie na początku sesji o niej mówił, bo tam również były te czynniki społeczne, przedstawiciele byli chyba cechów, Związku Pracodawców, Business Center Club, przedstawiciele związków zawodowych, więc ten czynnik społeczny był bardzo szeroko reprezentowany. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc, to z naszej strony oczywiście informujemy i zamierzamy informować, natomiast główną rolą to jest rola filii Urzędu Marszałkowskiego, to jednak Urząd Marszałkowski będzie dysponował tymi środkami i to on jest instytucją pośredniczącą, a nie gmina miasto Grudziądz. My też będziemy podobnie jak przedsiębiorcy takimi beneficjentami, natomiast sam pan prezydent choćby na ostatnim spotkaniu już Rady Gospodarczej, gdzie o tym mówił, ma tam nowych 18 członków, to na to pierwsze spotkanie zaprosił również przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, który na już na pierwszym spotkaniu mówił o potencjalnych możliwościach pozyskiwania środków unijnych dla rozwoju tych małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli byłaby potrzeba zorganizowania kolejnego spotkania, pani radna miałaby zaprosiła tam kolejną rzeszę ludzi, to też poprosimy pracowników Urzędu Marszałkowskiego, aby przyjechali i bardziej rozjaśnili te jednak skomplikowane czasami terminy związane z pozyskiwaniem środków unijnych. Dziękuję. Kostkę kruchową, ale jest mi, ale jest chodnika. O to przeznaczenie pytałam. Czy jest ona, ma jakieś przeznaczenie już? Pani dyrektor, zobacz. Dwa fragmenty chodników, które będą robione między innymi z tej kostki, którą się da oczywiście, bo też pamiętajmy o tym, że ta, która jest bardzo zdegradowana, to idzie po prostu na kruszenie i też właściwie nie wykorzystano, tylko wtedy już na drogach gruntowych. Przewodniczący, szanowna rado, panowie prezydenci. Już tyle się mówiło o wieży Klimek, o tym, że coraz więcej turystów będzie do ubikacji, nie zapytam, bo wstyd w całym mieście. Ale chciałem zapytać, jak daleko jest sprawa punktu gastronomicznego? Pamiętacie Państwo, że w latach 60., 70. tam była restauracja na Górze Zamkowej? Chciałem się dowiedzieć, czy już jest jakiś ogłoszony przetarg, czy ktoś tam będzie to prywatnie inwestował? Panie prezydencie, czy mamy toalety? Na razie jakieś do terenu Góry Zamkowej, więc oczywiście, jak ktoś będzie w pilnej potrzebie, może się zdarzyć, że to będzie odległość za daleko. Natomiast toalety tutaj funkcjonują w okresie otwarcia wieży Klimek. Jeżeli chodzi o punkt gastronomiczny, panie radne, to obecnie plan miejscowy, który był uzgadniany przez wojewódzki kujawsko-pomorski Urząd Ochrony Zabytków, nie przewidywał punktu gastronomicznego na terenie rewitalizowanym. My Państwo miesiąc temu na sesji podjęliście uchwałę o zmianę tego miejscowego planu, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że udało nam się w końcu przekonać pana konserwatora zabytków, aby punkt gastronomiczny tam na górze mógł powstać. Wyraził wstępną zgodę, jak tylko ją wyraził, Państwo od razu poprosiliśmy o przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście przewidujemy w kolejnym, drugim etapie modernizacji Góry Zamkowej, tego wzgórza, możliwość wybudowania zarówno punktów gastronomicznych, jak i też toalet tam w góry na wieży. Natomiast no, nie będzie to na pewno w tym roku. W tym roku chcielibyśmy poświęcić cały czas na przede wszystkim dokumentację. Konkursy na tego typu zadania infrastrukturalne powinny pojawić się dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na pewno w nich wystąpimy. I w ramach środków unijnych nowej perspektywy będziemy realizować tego typu zadania. Dziękuję panie prezydencie. Czy ktoś jeszcze w dzisiejszym? Klimek. Czy również jest planowany wjazd do osób niepełnosprawnych na to wskazanie? Panie prezydencie, jechać na teren dziedzińca Zamku Wysokiego. Państwo doskonale wiecie, pan radny też, że niestety od strony południowej odkopaliśmy przy okazji pracy związanej z kanalizacją deszczową relikty budynku domu Kontura. I te prace zostały wstrzymane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. I wielokrotnie powtarzałem, że to dojście dzisiejsze na Zamek Wysoki jest tymczasowe.
Tam jak zobaczymy od strony południowej, tutaj strony ratusza, mamy jeszcze siatką taką budowlaną ogrodzony fragment. Tam pierwotnie, według dokumentacji projektu, było zakładane wejście, w tym również udogodnienie dla osób niepełnosprawnych na dziedziniec Zamku Wysokiego. Aby skończyć, rozliczyć tę inwestycję, trzeba było zrobić tymczasowe dojście. W tej chwili projektanci już mają na deskach projekt wejścia na dziedziniec Zamku Wysokiego, tutaj od strony Spiszowej, od tych schodów takich z połowy XIX wieku ceglanych. Byliśmy kilkakrotnie z panem konserwatorem zabytków na wzgórzu zamkowym, wyraził zgodę, aby bez takich szczegółowych kolejnych badań archeologicznych wykonać najazd tutaj od strony ulicy Spiszowej. Państwo zwrócili uwagę, w projekcie budżetu na ten rok między innymi jest zapisana kwota 250 tysięcy złotych na przełożenie ulicy Zamkowej. Czyli te prace będą na pewno w okolicach zamku w tym roku się odbywały. Natomiast to, co dzisiaj mamy, to jest tylko i wyłącznie spowodowane odkopaniem reliktów tego domu Kontura, który tutaj mam od strony południowej. Spokojnie podjedzie pod ulicę Spiszową do końca ratusza, natomiast później już to, ten trakt zmienia się tylko w drogę brukową. Także osoba niepełnosprawna niestety będzie miała problem z podjechaniem, czy zostanie wymieniony jakiś fragment może tej drogi na taką kostkę, jakie są na chodnikach w Starówce. Sama droga nie przewidujemy jej zmiany, zresztą choćby taki wjazd na Zamek Wysoki. Czy dzisiaj nawet wjazd, jeżeli ktoś będzie składał zapotrzebowanie, to nie będzie problemu, że pojazdy mechanicznym po prostu wjechał do góry, czy jakimś tym busem, co mamy z programu zakupione, żeby taką osobę tam dowieść. Tak przewidujemy już po modernizacji drugiego etapu też docelowo miejsca parkingowe dla tych osób, aby mogły sobie swobodnie wjechać na Górę Zamkową, wysiąść, pooglądać, pocieszyć się tym dobrym, które mamy i cieszyć się tym po prostu. Tutaj poruszył pan przewodniczący dość niezniszczonych ulic wskutek rewitalizacji tutaj ulicy Legionów. I chciałem zwrócić uwagę na ulicę Bema, gdzie zjeżdżamy z ulicy Legionów przy jednostce wojskowej, powstała teraz taka mała skocznia. Czy trzeba dzwonić samochodem do bardzo niskiej prędkości, żeby nie uszkodzić sobie tego samochodu? I chciałem zapytać się, czy są jakieś plany bieżącej naprawy tej ulicy. Dziękuję panie radny, bardzo proszę panie przewodniczący. Po zakończeniu inwestycji zarówno czy ten chodnik, czy te jezdnie zostaną w miarę możliwości doprowadzone do stanu przejezdności. Natomiast no, ja bym też wszystkiego nie spychała na tą inwestycję, ponieważ te drogi właśnie ulica Bema, one już wcześniej dokładnie tak wyglądały. Nie jest to wynikiem akurat inwestycji tramwajowej. Dziękuję panu za kończenie obrad. Wysoka Rado, zamykam 7. sesję Rady Miejskiej Grudziądza. Panie Przewodniczący, jeszcze jedną na adres biura Rady.